Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuksiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zero.fuksiasz.pl jedzie na Mistrzostwa Europy 5-4 w Karnych z reprezentacją Walii. Witam Was bardzo serdecznie. Łukasz Trałka. Dobry wieczór. Paweł Paczul. Dobry wieczór. Tomasz Świąkała. Dobry wieczór. Andrzej Twarowski. Dobry wieczór. I Przemysław Rudzki. Słóż, Dzień dobry. Kto był za mecz, panowie. Andrzej przewidział, że zmiażdżymy. Andrzej przewidział ich, że, że zmiażdżymy ich w rzutach karnych, Pięć także czterech, tak? ekspert nie myśli, ekspert wie. Nie, ale brawa dla naszych chłopaków. Ale zanim bo... będziemy Cześć. się czepiać meczu, bo ten mecz nie był idealny, to, to karne były idealne. Idealne. Nie było ani jednego karne. rzutu karnego, gdzie Ward był blisko obronie jedenastki, także jeśli chodzi o odporność psychiczną, to naprawdę wykazaliśmy się iście stalowymi Nerwami i Wojciech Szczęsny. Przez cały mecz to była taka opoka. Ciągle mam w pamięci ten strzał kifera mura i tę kapitalną interwencję. I też chyba już nie wiem, czy to była końcówka drugiej połowy, czy, czy dogrywka, kiedy było takie bardzo nieprzyjemne dośrodkowanie dla, dla bramkarza, i wówczas też stanął na wysokości zadania nasz najlepszy piłkarz podczas mundialu. No i teraz możemy powiedzieć, że ta. Prawa ręka Wojciecha Szczęsnego, właściwie ręce Wojciecha Szczęsnego na rękach Wojciecha Szczęsnego wjechaliśmy na Euro 2024. Jeszcze... Dwa, trzy lata temu była taka dyskusja, że Wojciech Szczęsny być może nie jest najszczęśliwszym bramkarzem w reprezentacji Polski, ale przez ostatnie dwa lata no, zamknął to totalnie. Nie, no. on zbiera magiczne momenty. Wojciech Szczęsny zbiera takie momenty, które po prostu wpisują go do panteonu polskiej piłki. I to takie naprawdę wielkie chwile, bo my tutaj, ja szczerze mówiąc, patrząc na te rzuty karne, tak się zastanawiałem, żeby kurczę nie powstał za, za kilka lat jakiś film kolejny o niewykorzystanym rzucie karnym. Tak jak Kuba Baszczykowski wspominał pudło z Portugalią i widzieliśmy, jak on w dalszym ciągu po latach, to wszystko przeżywał, ile emocji w nim siedziało przez tyle lat, jak ci Kolejni piłkarze podchodzili do wykonywania tych rzutów karnych, zwłaszcza ci najbardziej zmęczeni, typu przemysła frankowski. To ja nie ukrywam, że trochę drżałem, czy tam ta koncentracja będzie odpowiednia, czy stopa będzie odpowiednio ustawiona. A koniec końców mnie Przemek frankowski w tych rzutach karnych naprawdę zaimponował, że on to tak dobrze wykonał. No i cóż, no w kontekście Wojtka Szczęsnego kolejny wielki moment i, i super. Ale chyba jak sobie analizowaliśmy, kto będzie strzelał rzuty karne, to byliśmy tak przekonani, że czterech mocnych wykonawców to my mamy. A potem się zacznie. Potem się zaczną schody Zalewskiego nie wiedzieliśmy, jak traktować będzie w tych karnych pewny czy nie. Ale ja Frankowskiego byłem w miarę. O Frankowskiego byłem spokojny, o piątko, Lewandowskiego e, i kto był tym Szymańsku, czwartym? Mański. To ludzie, którzy karne strzelali w swoich klubach i pokazali to, zrobili to bardzo pewnie. Ten karny w klubie, a karny dzisiaj on zupełnie inaczej. Waga. Waży, ten plecak jest zupełnie e, cięższy. Natomiast przed karnymi Andrzej chyba powiedział: Nie no, musimy te karne wygrać, mamy go nie mają warda. E, mhm. no, klasa zupełnie inna i, i to się potwierdziło, ale naprawdę te rzuty karne były wykonane no, myśmy gadali z Andrzejem, że albo w karnych, albo wcale, i to się potwierdziło, bo tak naprawdę pierwsze groźne celne strzały to myśmy oddawali w karnych. Rzutów karnych. Tak. Bra bramkarz, bramkarz, który jest trzecim bramkarzem w Leicester, czyli a to już dawno nie jest to Leicester, co wygrywało Mistrzostwo Anglii, nie sprawdziliśmy go ani razu i dopiero w rzutach karnych. A też nie wiem, czy on nie był blisko. Dwa razy był blisko, bo nie rzutów karnych. A Rastaba Nikoli Zalewski, ale to, to było takie typ. Ale to też ten metrów, ale w reakcji już i tak miał, nie miał. Byłby szans. dłuższy, to by tak. bronił ale no, brawo dla wszystkich. Poza tym nasz pierwszy celny strzał w tym meczu to tak naprawdę było bardziej dośrodkowanie intencją. Tak naprawdę to my nie mieliśmy. Było, nie mieliśmy było dośrodkowanie szans. prędzej niż celny strzał. No, to to, znaczy, był, to był prezent nie? od statystyka, który tam sobie to. kliknął tak było, enter. Ta, wisiało ta, a takie klikasz. pytanie w powietrzu, czy oni to zapiszą właśnie jako strzał. Czy najbliżej, jako najbliżej legalnego celnego strzału, takiego, że to faktycznie strzał, to byliśmy w pierwszej sekundzie, kopnęliśmy z połowy. Tak, Bo tak, chcieliśmy tak. No, ale wtedy, wtedy zżartowaliśmy, że to był pierwszy strzał. Od pewnego momentu nie chcieliśmy rozgrywać rałkarza. widzieliśmy, że te karne, ta dogrywka w ogóle szło, szła w tą stronę, że to ani jeden, ani drugi zespół, raczej oczekiwanie, e, spoglądanie na ławkę rezerwowych, czy wejdzie bramkarz rezerwowy, kto będzie strzelał niż żeby tam co, coś się działo. Ale to zobaczcie, zabawne, bo graliśmy przeciwko Estonii, no mecz zupełnie o innym ciężarze gatunkowym, z innym rywalem. Też się dużo mówiło o Wojtku z się Siedzieliśmy tutaj w studiu, dostałeś informację na, na ucho, że coś się tam działo po meczu, że Wojtek wkurzony opuścił murawę. Dzisiaj na pewno wkurzony, Dzisiaj mniej wkurzony. Nie... Dzisiaj mniej wkurzony, ale, ale też może siebie jakoś nabuzował w tej złości. Pewnie mieli trochę piłkarze polscy pretensji do siebie, że w tej końcówce bramkę stracili i ja to mówiłem. Dobrze, że ją stracili, natomiast dzisiaj najważniejsze jest to, że no też ustrzegliśmy się jakichś kardynalnych błędów w defensywie. Myślę, że to jest taki plus tego meczu, poza tą jedną taką stresu stresującą sytuacją, kiedy Janek Bednarek osłaniał piłkę właśnie dla Wojtka Szczęsnego, to tam szczerze mówiąc to bardziej się modliłem, żeby Szczęsny przy tym, przy tym wyjściu nie nabawił się jakiegoś urazu, bo to, to pewnie dla nas byłaby trudna sytuacja i, i to, co, to co powiedział Csiękki, że właściwie w ostatnich, w ostatnich latach Wojtek Szczęsny... To już jest taka klasa światowa. My zawsze mówiliśmy o tym. Mamy wielu bramkarzy. Może bronić ten, może bronić tamten. jak gdzieś nawet czytałem takie dywagacje, czy na karne może ktoś powinien to inny niż w Wojciech Szczęsny. Nie no, sorry, no ale... No to jest ten, ten gość właściwie dopóki nie przejdzie na piłkarską emeryturę, to, e, to jest absolutny pewniak I, i dzisiaj dzisiaj to pokazał w pełnej krasie. Mam problem z tym e, programem. To znaczy nie wiem czy tak. Czy jest sens analizować ten mecz, w którym się tak naprawdę z naszej strony nic nie działo? E, czy w ogóle już iść w stronę EU? Euro I rozmawiać o tym, co nas czeka, bo ten mecz zwalił w tej sekundzie. To już nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście, rozdamy noty za to spotkanie, coś, coś powiemy, ale chyba musimy patrzeć w, w przód. Chyba, że macie bardzo silną potrzebę w sobie opowiedzenia o tym spotkaniu, które się dopiero co zakończyło. No, to był taki mecz, który trzeba było przecierpieć przede wszystkim i widać było, że. No to słowo cierpienie chyba najlepiej podsumuje. Podsum ja w ogóle podsumowuje... mam wrażenie, że ten mecz trwał jakieś 5 godzin. Ja miałem takie wrażenie, że ten mecz może potrwać 300 minut i jeśli padnie tutaj gol, to po którymś stałem w fragmencie Walijczyków, że w którymś momencie po prostu Kifermur wygra jakąś główkę, przepchnie któregoś z naszych stoperów i, i po prostu strzeli tego gola, ale równie dobrze z gry taka bramka mogłaby nie paść. W poprzednim roku tylko łotwa nie strzelała. Goli z reprezentacją wali w meczach oficjalnych. Tutaj okazało się, że tej wali naprawdę ciężko jest strzelić gola. Ale też jeśli już mielibyśmy wejść faktycznie w analizę tego spotkania, to dało się zauważyć, że ci nasi ofensywni piłkarze, nie licząc Nikoli Zalewskiego i ewentualnie Przemka Frankowskiego, zwłaszcza w pierwszej połowie, naprawdę nie czuli się komfortowo, bo to był trudny mecz, trudny i nie do końca udany dla Roberta Lewandowskiego, dla Karola Śliderskiego. Natomiast no, koniec końców najważniejsze, że to cierpienie doprowadziło nas do rzutów karnych. I... Ale cierpieć też trzeba umieć. Mieliśmy dzisiaj tak, ekipę tak, na boisku, tak. oni nie grali dobrze w piłkę, ale na pewno jeden drugiego wspierał gdzieś. Ta walka była, to nie była drużyna, która modliła się o rzuty karne od początku, tylko podjęła męskie, męską walkę. Walia pewnie była troszkę bardziej stroną dominującą, ale też bez przesady, że, że, że nas zepchnęli tak totalnie. Co ja miał wyróżnić z tego spotkania, to dwóch defensywnych pomocników albo bardziej jednego slisza niż, niż piotrowskiego. To też pokazuje, jaki obraz był tego. Meczu, bo Slicz naprawdę zagrał bardzo dobre zawody, dużo piłek zebranych, był cały czas pod grą, kilka pojedynków wygranych. Piotrowski do pewnego momentu, szczególnie ta pierwsza połowa była dobra z jego strony. Potem miał jedną taką prostą stratę, chciał zagrać przez środek bójska, w drugiej połowie też to powtórzył. I żółta kartka też mu pewnie e, troszkę takiej energii i zaufania odebrała, bo musiał się pilnować. Natomiast ja dawno nie widziałem Slicza tak grającego w środku pomocy, harował, biegał. Bardzo tak, martwiłem Martw się o Slicza, bo y, nie wierzyłem, że człowiek, który boi się powiedzieć, na jakim filmie był w kinie, jest w stanie dobrze zagrać w cardiff, a jednak chyba. Ale wydaje mi się, że on zagrał dzisiaj wielki mecz, bo na jego barkach spoczywał bardzo duży ciężar. Wiele osób się zastanawiało, czy to jest piłkarz takiego formatu, żeby tym środkiem pola dowodzić, zarządzać, bo to nie był tylko gość od przerywania akcji, ale on też bardzo dobrze czuł się w tych bocznych strefach, w takim krótkim, szybkim rozegraniu. To pierwsze dośrodkowanie na samym starcie meczu do Świderskiego, to też zrobił to Bartosz Sliż. Mnie się z tych starych czasów przypomina Waldemar Matysik. Espania 82. Wydaje mi się, że dzisiaj Sliż zagrał właśnie coś, coś podobnego, ale jeszcze od siebie dodał te elementy w ofensywie i i, I mam wrażenie, że on często tak sprawiał, że ta gra była bardziej płynna w naszym, w naszym wykonaniu. Chociaż no, mam świadomość, że, no, że to nie był wielki mecz polskiej reprezentacji. Rzeczywiście naznaczony tym, żeby przetrwać te trudne momenty. Ja też się bardzo. W pewnym momencie obawiałem, że będzie rzut karny, na przykład po faulów w naszej 16 przystałem w fragmencie gry, bo Paweł Dawidowicz tak cały czas na granicy przytrzymywał kifera Mura. Ale dzisiaj dosyć wysoko sobie zawiesił tę poprzeczkę. Była to ta sędzia... Proszę tak, ta, ta, ta ta na... uh -huh. Ale skoro, skoro chwalimy Slicha, to musimy pochwalić w tym momencie Michała Probierza, bo Slich nie jest. Taki oczywisty wybór do podstawowego składu reprezentacji Polski. Nie był oczywistym wyborem dla selekcjonerów, gdy grał w legii Warszawa i po wyjeździe, po wyjeździe do USA tym bardziej pewnie przestałby być dla wielu trenerów takim oczywistym wyborem. Ale też trzeba pochwalić Michała Probieża za inną rzecz, że on jakby pozwolił ludziom określonym przejść jedną misję, jedną planszę i powiedział, teraz macie drugą planszę do przejścia. Nie kombinował, nie, nie mieliśmy takiego przekombinowania tutaj i, i myślę, że dzisiaj dostał, dostał za to nagrodę, bo ta grupa gdzieś zwarła szeregi. I pokazała, że też potrafi grać, grać z charakterem. Dużo, dużo rzeczy było na plus w stosunku do tego meczu ze Stanią. Ta poprzeczka poszła w górę i w ogóle tam z tych 1500 polskich kibiców słychać było lepiej w Cardiff niż tych kilkadziesiąt tysięcy ludzi na stadionie narodowym. Myślę, że to dla nich też są fajne chwile, gdzieś tam do kolekcji wspomnień. Więc ta walia ta niestety musi poczekać. Ogólnie ta robota na tym polega, żeby wskazać właściwego człowieka we właściwym miejscu boiska. I tak, wypalił Piotrowski, jednak patrząc nawet na ten dwumecz, dzisiaj był zdecydowanie słabszy, ale, ale trochę jakby jak klasa, tego jego dzisiaj, klasa przeciwnika była zupełnie inna niż w meczu ze Estonią, ale on też strzelił bramkę z strzechami. Postawił na Stisza, to mu wypaliło. Wierzył do końca w Jana Bednarka, a to był nasz zdecydowanie najsłabszy punkt. Jak gdzieś tam piłka znajdowała się blisko Janka, to dostawaliśmy takiego lekkiego drżenia drżenia serca, ale też mi się to bardzo spodobało, że wprowadził salamona i tutaj naprawdę duże brawa dla środkowego obrońcy lecha Poznań. Bo wydaje mi się, że Kiefer Moore to tak trochę zgadzł w momencie, w którym zaczął do niego w takim bliskim kontakcie podchodzić bardzo Salamon. Nawet tak dyskutowaliśmy sobie na kanapie w pokoju, że jak wdzięczną rolą jest bycie napastnikiem czyli wchodzi sobie Krzysztof Piątek, no i wiadomo, z gola, jesteś bohaterem. Natomiast ten ten środkowy obrońca w takim meczu, o taką stawkę, przed bez, bez, bez większego doświadczenia na poziomie reprezentacji i on tę presję wytrzymał doprawdy znakomicie. Wydaje mi się, że gdybym miał zagrać jeszcze raz ten mecz Michał Probierz, to na pewno w podstawowym składzie znalazłby się właśnie piłkarz Panowie, Nie uciekniemy od tego. I tak idziecie w stronę indywidualnych ocen piłkarzy. To może po prostu tak. my z tym, bo nie, nie ma sensu e, specjalnie w zwlekać, chociaż jak się okazało jest sens, gdyż jeszcze grafik nie, nie zrobił. <laughs> A chwilę. więc jednak. Yy, za, za chwilę będą. Po pięć minut, prosi nasz grafik. Pięć minut yy, litości. Wiecie, co mi się podobało w tym meczu jeszcze dzisiaj? Yy, orsato, który pozwolił momentami na, na taką grę męską, fizyczną. Nie, nie zwracał uwagi na to, że ktoś tam machał rękoma, że, że były jakieś płacze, próby wymuszania fauli. Był bardzo stanowczy w podejmowaniu tych decyzji. Yy, I taki mecz, kiedy... Yy, kiedy Piłkarze jednego i drugiego zespołu no za bardzo nie potrafią grać w ataku pozycyjnym, ten mecz nie jest ładny, ten futbol nie jest ładny dla oka, tylko jest taka naparzanka, to czasami łatwo o straci stracić nad tym kontrolę. Wydaje mi się, że tutaj staną na wysokości zadania Ale on nawet powiedziałbym, że ma taką brytyjską aparycję, pan Orsato, prawda? Mało kto by wpadł na pomysł, że to jest Włoch. Piłka jest o tyle fantastyczną dyscypliną sportu, że wystarczyło, że jeden z waliczyków trafił z szczęsnego, też szczęsny obronił. I nagle zmienia nam się tak. opinia o wielu zawodnikach. Mówimy, że piotrowski wprawdzie to nie był aż tak dobry jak ze Stonią, ale w sumie bardzo dobry. Znaczy nie, nie mówimy, że był bardzo dobry. Że to, no, był, nagrał, tak, że powiedziałbym... to była dobra decyzja, żeby go wystawić. Tak, tak, Biorąc pod uwagę, że nie byliśmy w stanie skonstruować akcji zakończonej celnym strzałem, chociaż akurat Piotrowski był blisko trafienia w bramkę, to mam wrażenie, że gdyby na przykład w pierwszej połowie nie było spalonego przy tym golu dla Waliczyków, to te nasze oceny by były zupełnie inne, obserwując dokładnie do końca meczu te same akcje zakończone w ten sam sposób. Ale no, to... Waliczycy mieli jeden pomysł na ten mecz. Czyli wystawić wysokiego napastnika i trafić go w głowę. I ten pomysł w prawie się udał, a my mieli, nie wiem, jaki mieliśmy pomysł na atakowanie, i uważam, że nie mieliśmy żadnego. I to mnie martwi przed. Zarówno jeśli chodzi o naszą defensywę, jeśli chodzi o naszą ofensywę, i uważam, że Holendrzy, Francuzi i Austriacy oglądali ten mecz, to sobie dopisali trzy punkty. Czyli jakby te karne się skończyły. Myślę, że jakby tego meczu nie oglądali, to też byliby pewnie, szliby w tą stronę, bo te eliminacje pokazały, że, że ta kadra ma naprawdę, e, miała duży problem, natomiast jedno, co mi się bardzo podobało, bo jak rozmawialiśmy o owali to, że to jest kolektyw, żebyśmy tutaj pod tym kątem tego meczu nie przegrali. Ja to dzisiaj widziałem. Widziałem zawodników, to, że może tych sytuacji praktycznie w ogóle nie było. Lewandowski miał piłkę często od do bramki świderskiej w ogóle nie miał. Lewandowski przy tym nie machał. To też pokazał, że, że ranga meczu jest bardzo duża. Natomiast ten kolektyw w polu karnym, oprócz tej sytuacji z bramką Kiefera Mura, to, to też sytuacji praktycznie żadnych nie mieli. Też nie spodziewałem się przed meczem, że będziemy tutaj atakowali, że będziemy mieć 5-7 sytuacji. Pewnie każdy z nas spodziewał się takiego meczu. Zamkniętego i tak to wyglądało. To był mecz bardzo podobny do Polska-Meksyk. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale ten sam vibe. Mm -hmm. No ale też probierz może po tych eliminacjach powiedzieć, że wygrał je autorskim projektem, koniec końców. No bo teoretycznie nie mógłby wprowadzić żadnej ciągłości po poprzednim selekcjonarze, no bo była spalona ziemia, ale też nie postawił jedynie na takie oczywiste wybory, że każdy z kibiców po prostu, gdyby miał wystawić jedenastkę, to wystawiłby od razu taką samą, jak Michał Probierz, bo wydaje mi się, że na przykład ośmiu na dziesięciu kibiców stawiłoby chociażby Sebastiana Szymańskiego, a Jakub Piotrowski, który jest takim autorskim pomysłem i takim piłkarzem, pod którym probierz się bardzo chętnie podpisuje, koniec końców, mimo że ten mecz dla mnie nie był tak. Udany w wykonaniu Kuby Piotrowskiego, to końcówka eliminacji udana jak najbardziej była. W kontekście Slisza wydaje mi się, że tutaj ta weryfikacja w europejskich pucharach w barwach Legi po prostu podniosła tego piłkarza level wyżej. W tym meczu wydawało mi się, zwłaszcza w pierwszej połowie, że były takie momenty, kiedy Slisz bez piłki radzi sobie świetnie, ale kiedy już czasami dochodziło do tego kontaktu z piłką i przyspieszenia, to, to jeszcze dla mnie to nie był taki Slisz z Legi. Choć jak patrzę teraz na jego statystyki, to chciałbym jeszcze tę notę, którą mu wystawiłem, podnieść, bo statystyki zwłaszcza te gry w defensywie wyglądają w sposób. Imponujący. No i tak jak mówię, no to są autorskie pomysły Michała Probierza, bo nie wiem też, czy inni selekcjonerzy postawiliby tak ochoczo na Nikole Zalewskiego, który nie gra regularnie w Romie. Znamy jego perypetie w reprezentacji. W pewnym momencie odstawiony, pojechał na młodzieżówkę, wrócił, zdał taki test charakteru i zdał też test piłkarski. No bo widać, że to, to jest piłkarz jednak z innego świata, jeśli chodzi o sam sposób wyszkolenia. No i to są pomysły jednak stricte Michała Probierza, więc y, oczywiście tutaj wszystko sprowadzało się do tego rzutu karnego Jamesa, natomiast koniec końców, y, Probierz wygrywa te eliminację też swoimi pomysłami. Wreszcie obserwujemy Zalewskiego odważnego, bo pamiętamy jego wersję mundialową, to by taki chłopak, po którym też sobie wiele obiecywaliśmy. On gaz. Nawet nie może powiedzieć, że gaz, bo on jakby nie wyszedł na boisko tam e e w tych meczach na Mistrzostwach Świata. Zresztą on zawsze jest pod grą. Zawsze może zagrać piłkę. Nawet jak jest, ma obrońcę na plecach, to tą, tą piłkę chce. Nie traci, rozegra, zagra przez tył, wejdzie do środka, zmieni stronę. Widać przy każdym przyjęciu, że ten piłkarz dobrze czuje się z piłką, że ta piłka mu nie przeszkadza, ma pomysł, lubi wejść między, między dwóch zawodników. Jakbyśmy mieli kogoś wy, 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 wyróżnić z, z ofensywy, nie, nie za dwa spotkania, ale za to, to też pewnie byłby Zalewski, Ale też zawodnikiem, którego odkrył porobić Dawidowicz. To mhm. też nie, nie, nie było bardzo. pewne, że, że Dawidowicz zagra, że w, tam było. E, to znaczy, nie było pewne, czy w ogóle zagra, bo miał kontuzję. Ale jak już się okazało, że jest gotowy, to postawił bardzo mocno na niego. Michał Probież, no i też taki miał pojedynek mocno bokserski, bo Kifir Mur tak. naprawdę przez całe, cały mecz bardzo utrudniał zadanie. W momencie, jak wszedł już Bartek Salamon, to tych pojedynków już było mniej, z racji tego, że tych minut miał w nogach dużo, ale też Bartek wprowadził dużo spokoju. I w rozegraniu, i w takiej pewności siebie postura. Łukasz, to może zacznijmy od Ciebie. Kto był MVP meczu dla Ciebie, z reprezentacji Polski? O, widzisz, dobrze, że teraz pamiętam. Frankowski. O, tak, wyznaczyłem Frankowskiego. Tu mamy, e... tu mamy wybory wszystkich. Frankowski jest. U Ciebie i u mnie. Co, ja wybrałem Frankowskiego, bo tak, pod względem fizycznym wydaje mi się, że wyglądał najlepiej, bo tych pojedynków w obronie miał bardzo dużo. I w końcówce spotkania, czy, czy w dogrywce to był chyba jedyny zawodnik, który próbował tą piłkę dośrodkować polkarne, zagrać. Ta, ta, ta ostatnia piłka e, nieudana z lewej nogi, natomiast bardzo aktywny do tego ten rzut karny, ale to też nie będę się na to opierał, bo no, te były przed rzutem karnym. Ale podobała mi się taka e, gra defensywna, poważny zawodnik w tym, w tym spotkaniu. Tak, to jest ważne za że wybieraliśmy piłkarza meczu przed serią e, rzutów karnych, to może jest bez sensu, no ale ci, którzy postawili na szczęsnego, akurat sprawili <gryli> <gryli> Tak, ale to niezależnie od tego i wydaje mi się, że przykład Przemka Frankowskiego pokazuje, że czasami na przykład coś takiego jak statystyki dośrodkowań trzeba zawsze brać pod uwagę już po obejrzeniu meczu, bo bardzo często te doświadkowania Przemysława Frankowskiego, mimo, że nie zawsze są celne, że nie zawsze kończą się strzałem, one są po prostu bardzo groźne. W, w takie newralgiczne miejsce, gdzieś pomiędzy bramkarzem, z dobrą siłę. Z dobrą precyzją. Jeszcze pod koniec tego meczu pokazywał zagrania słabszą, lewą nogą. Ja przypominam sobie przemysława Frankowskiego jeszcze w tym poprzednim okresie w reprezentacji. To on niekiedy raził jednak czasami, jeśli chodzi o to ostatnie zagranie czy kontakt z piłką. Wydaje mi się, że on znacząco Surowy się poprawił. No właśnie, że znacząco się poprawił właśnie w tym aspekcie. Jeśli na przykład zerkam sobie na te jego statystyki, że jakość dośrodkowań była bardzo słaba, to wydaje mi się, że liczby kompletnie nie oddają tego, jak bardzo on dynamizował naszą grę i ile rzeczywiście do tej gry wnosi. Jedno takie dośrodkowanie chyba z lewej nogi, co trafił. Co trafił, Sebastian Szymański uderzył z głowy. Tak, to tak, też było groźnik, tak, tak, też lewy nogi. To co piątek miał dużo przez cały mecz. Tak, e, e, moim zdaniem jest 5-6 groźnik doślokowań. Oczywiście tam czasami napastnikowi zabraknie timingu, i już doślokowanie no w statystykach jest niecelne. Ale, jest to, jest ale ogólnie, dobry, to jest, ogólnie jest to ten typ wahadłowego, którego niełatwo jest objechać ofensywnemu piłkarzowi. W tym przypadku wali. były takie dwa momenty w tym meczu, ale żeby minąć Frankowskiego, to trzeba było włączyć w tę akcję, w ten korytarz boiska drugiego Waliczyka, bo bez takiego wsparcia to po prostu jest to facet bardzo szybki, bardzo zwrotny, nie ma przypadku. Liga Francuska, pewnie nie wszyscy ją doceniają, ale to jest bardzo <coughs> trudne miejsce. Pracy wbrew pozorom, a Lons jest wielkim klubem. On jest tam podstawowym piłkarzem. Po prostu widać, że cały czas konsekwentnie szczebel po szczebelku idzie w górę Przemysław Frankowski. Także naprawdę szapoba. Wydaje mi się, że też zbalansował dzisiaj bardzo dobrze swoją grę ofensywną, z defensywną, chociaż po pierwszych dwóch kwadransach dopiero widzieliśmy taki pierwszy jego ride i próbkę możliwości, kiedy pokazał szybkość, kiedy poszedł tam przy linii. Tak jak mówicie, kilka. Kilka tych dośrodkowań, yy, może nieperfekcyjnych, ale jednak on cały czas próbował napędzać grę i zawsze. Dla mnie to jest jeden z tych piłkarzy, którzy kiedy pojawiają się w reprezentacji Polski, to raczej z jego strony możemy się spodziewać czegoś, czegoś ciekawego, jakiegoś nieszablonowego rozwiązania. Na pewno dużo odwagi nabrał. Czasami, jeśli oglądam już mecze Ligi Francuskiej, to właśnie żeby zobaczyć jego w akcji i, i widać, że ten postęp piłkarski na przestrzeni nie wiem, ostatnich 12 miesięcy dokonał się dość, dość znacząco. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej niedoceniany piłkarz reprezentacji polskiej, jeśli chodzi o taki mainstream. Rzadko pewnie kibice, gdybyśmy wysłali reportera, żeby zrobił taką ankietę na ulicy, wymienić swoich ulubionych piłkarzy z reprezentacji polskiej, albo takich, którzy rzeczywiście wnoszą największą jakość, to nie wiem, czy przemysł Frankowski byłby tak wymieniany jednym tchem, a być może powinien. A czy też trzeba umieć na boisku wyważyć pewne proporcje między atakiem a obroną, i jemu się to udaje właśnie wprost idealnie. No, To jest pewnie jak na euro i nie widzę piłkarza, który mógłby na tej do 11. z nim, do 11. Tak, do 11. Tak. który Nie mógłby z nim, który mógłby z nim konkurować jeśli chodzi o tę o tę pozycję, wydaje mi się, że on jest daleko przed wszystkim. A, a teoretycznie, jeśli sobie tak zwizualizujemy kadrę na euro, to on będzie miał najmocniejszego prawdopodobnie konkurenta na swojej pozycji na ławce, no bo biorąc pod uwagę rzeczywiście jego dyspozycję i wkład do reprezentacji, to ja też nie postawiłbym na Matiego Kasza, no bo też trzeba patrzeć na historię piłkarza w kadrze, to ile mhm. tej reprezentacji dał, no i jeśli piłkarze będą zerkać sobie na rezerwowych, to ewentualnie mógłbym nie wygryć, no to taki najgrubszy grajek będzie za plecami Przemka Franka. Ja się bałem, że... że te wahadła będą za ofensywne jak na Walii, że my nie będziemy nadążać, żeby... Asekurować, bo jeden i drugi to są jednak skrzydłowie przerobieni na wahadłowych, a nie jak tak. na przykład Bereszyński no tak, wahadowego, Ale tutaj naprawdę fajnie to zabezpieczyli i, nie, i asekurowali. W sensie liga francuska to jest taktyka plus przygotowanie fizyczne i to dokładnie widać po przemysławie frankowskim, a jeśli chodzi o jego pozycję, to, to Mati Kesz jest naprawdę, nie wiem, cztery długości. Zanim ja sobie bardziej zestawiam Matiego Kesza z Nikolą Zalewskim, ile dał nam. Nikola Zalewski, a ile daje nam do tej pory Mati Kasz, który wygląda bardzo dobrze. Może bardzo dobrze, to jest lekka przesada. Dobrze w Aston Villa, jest częstym wyborem Unaja Emerego, ale to jest ten przypadek, gdzie piłkarz zupełnie nie jest w stanie przenieść siebie z tak mocnej ligi jak Premier League na poziom reprezentacji Polski. I dla mnie to jest taka zagadka, na którą po prostu trudno jest odpowiedzieć. Czego co to Ja, jest to ja jest nie wiem, czy w ogóle ma tego pował na mistrzostwa. On albo nie jest gotowy, albo po prostu do tej reprezentacji nic nie daje. Ja wolę grać Bartkiem Bereszyńskim, który nieraz już pokazał, że potrafi tą lewą stronę, prawą stronę zabezpieczyć, bardzo ambitny, ciężko go, go przejść. Natomiast Matikasz poza tym meczem, już o tym mówiłem, z Holandią 45 minut zagrał nieźle, a tak to jest, to jest... Natomiast jeszcze, jeszcze do Franka. Tu się zgodzę z tym, że nigdy nie jest gdzieś na... jako bohater oceniany Nigdzie go nie ma. Nie ma go w wywiadach, nie ma go w social mediach. Taka troszkę postać. Wydaje mi się, że on tak po prostu dobrze się z tym czuje. Mhm. Pokazuje to, to na boisku, co ma do, do roboty. Natomiast poza boiskiem, całą tą historię zostawia chłopakom, którzy lepiej, lepiej w to grają. Ale taka jedna cecha, która mi się bardzo u niego podoba, to odpowiedzialność. I tego się nauczył we Francji. Mhm. Słuchajcie, Andrzej powiedział o pewnej zagadce. Zagadko jest też, co się dzieje w naszej reżyserce: mianowicie jeden sprzęt nam padł i próbują mhm. go postawić na nogi ale nie ma wielkich szans, że im się to uda, bo musieliby chyba rozłączyć z żeby być pewnym, że się to uda. Więc not tutaj za naszymi plecami dzisiaj nie wyświetlimy, tylko musimy je po prostu z głowy powiedzieć. Mam nadzieję, że pamiętacie. E... Nie. 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 Ale daliśmy No, czekaj, bo mogą do nas wrócić te kartki. Ale zostały. mogą wrócić. Ale Czy masz... kartki zostały spalone? Bo jest tam po, jakaś. Po, po prostu miejska? możesz powtarzać, Po tych, którzy będą podawać wcześniej, okay. no ty, żeby, wiesz, e, nie wyjść na, na dziwaka. Zacznijmy od Wojciecha Szczęsnego Ja mu dałem notę 7. Ja też. I, ale to, to słuchajcie, to skoro mówimy teraz to jakby ustnie, sobie tutaj gadamy, Możesz to może. Wspierać. Nie, to może, to może dodajmy jedenaski do tego, skoro. Jakie jednostki? No rzuty karne. Do, no to to, to, no, to jaką ty notę zaraz podasz, to jest Twoja sprawa. Ja mu daję notę 7. Nie okej, okay. tylko mówię do chłopaków, bo wystawialiśmy po 90 minutach, a nie po dogrywce. Po dogrywce, przepraszam, przed karnym. Mm -hmm. Ja po rzutach karnych, Wojciech Szczęsny tam miał miną, no tę dziesiąteczkę mu daję, bo miał jedną sytuację do tego, żeby złapać i wprowadził nas do Mistrzostwa Europy. E, I daję mu 10. Ciężko tutaj oczekiwać od niego, żeby dał piłkę prostopadą. więcej sytuacji nie miał. Miał Czarny. Miał wcześniej cztery inne rzuty karne, chciałem się no. przypomnieć, żadnego nie obronił. Ale ten, który miał złapać, dwa, dwa, dwa w środek i nie, to, nie został. Dwa w środek, miał to zrobić, wystarczyło. Tak, hulej dusza piekła nie ma. 10. 10, dobrze, to, czyli... Paweł? Ja daję 8, co miało bronić, to obronił. Kluczowego karnego wyjął, więc też najlepszy piłkę polski piłkarz. Ja wpisałem 7, jeśli pokarnych to 8. Ja wpisałem 8 bez rzutów karnych, bo poza tą fantastyczną obroną strzału kifera. Mura to jeszcze gasił pożar. Pamiętacie tę scenę z Janem Benedalenem? Tak, i, i wtedy Wojciech wykazał się bardzo dużym sensownym. Teraz nie ma, nie ma teraz poprawiania. No, to, jest, to jest przemka, proszę. To jest Andrzeja, to jest Twoja ukara trzwiąki. I Paweł. Wszystkie zapamiętałeś swoją drogą tak po przyleceniu? <gryfikował> <gryfikował> tak, tak. Pamięć wzrokowa. Dalej mamy, no właśnie. Ja mam dziewięć. No się, u Jana Bednarka? Nie, u Wojtka <gryfikował> Sporo. Dałem osiem po dogrywce, no bo jednak ta interwencja była, była ważna, ale też była przepiękna. Fajnie to powiedział Marcin, że Włakow, że interwencja na, dla fotografów, a, ale po rzutach karnych no, zastanawiałem się nad dziesiątką, tak jak Łukasz, a myślę, że dziewiątka. Dziesiątkę zostawmy sobie na euro. Eee, no to Jan Bednarek, eee, zacznę od ciebie, Łukasz, bo to przecież jest swój e, bliski kolega, się, nawet przyjadł. przyjaciel. Tak jest. E, się dzisiaj piąteczkę, wychodziliśmy z szóstki. Piątkę miał jedną sytuację taką, którą dobrze bronił głową, natomiast też miał parę takich niepewnych, chociażby tą z, z Wojtkiem e, Szczęsnym. Na początku też Brennan Johnson e, zabierał się dwa, trzy razy e, i też dobrze, że była... Asekuracja. Dwa, trzy razy fajnie minął pressing. piąteczko ode mnie. No dobrze, że jesteś takim fachowcem, który umie docenić, że ktoś minął pressing. Mam wrażenie, że poza tobą wiele osób, wiele piątek tu już nie będzie. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Paweł? Ja się trochę odsunę i powiem, że trzy. Bo był łatwo mijany, bo był elektryczny, bo grał słabo i bo potrzebujemy innego obrońcy, jeśli nie chcemy dostać, nie wiem, z ośmiu bramek na ten Euro. Ja też dałem trójkę. Jestem w jaskini lwa, bowiem, że są tutaj znajomi koledzy. Jana nawet na szczęście, Paweł. Ja opatrzy. siedzę tak, jestem buforem. Naj, tu mnie oddziela Paweł, tu mnie oddziela Andrzej, ale, ale też tak uważam, że no był elektryczny w tym meczu i że było kilka takich sytuacji, po których można byłoby się do niego rzeczywiście przyczepić. Dwa takie kiksy, niepewne wybicia, i mam wrażenie, że on nie czuł się zbyt pewny po prostu w tym meczu. Że on nie ruszył wraz z tym meczem, wraz z kolejnymi interwencjami, tylko, tylko czuł, że to nie jest jego idealne spotkanie. I nawet, Łukasz, jestem ciekaw Twojego zdania. Z czego to wynika, że no wokół Jana Bednarka toczy się taka dyskusja właśnie od lat, ty go znasz bardzo dobrze, grałeś z nim, śledzisz jego rozwój, pewnie oglądasz wszystkie jego mecze, z czego to wynika, że piłkarz, który ma tak gigantyczne doświadczenie na wyspach, jednak w trudnej lidze, w trudnych ligach, no, ma problem, żeby to przełożyć na reprezentację na dłuższą metę. To absolutnie patrząc nawet na, na to Championship na ten sezon. To jest chyba najlepszy obrońca Championship, jeśli chodzi o wyprowadzenie. wyprowadzenie o, o pod pressingiem, tam wszystko się zgadza. Natomiast przyjeżdża Janek na reprezentację i to, co się wokół niego wytworzyło, to nie jest od ostatniego meczu, to nie jest od pół roku, od dwóch, trzech, może czterech lat. Ciężko to zmienić jako, jak jesteś obrońcą. Z reguły, jak pada bramka, albo jesteś bardziej przyklejony do bramki, albo, albo mniej, ale zawsze mogłeś coś, coś lepiej zrobić, jak już strzelił twój zawodnik, to, to wiadomo, idzie na, na twoje konto, natomiast y, ciężko zmienić, to no, musiał być, nie wiem, dwie, trzy bramki, dzisiaj jakby strzelił bramkę y, dającą nam awans, to pewnie ten obraz troszkę by się y, zaczął zmieniać, też... Y, ja wiem, jak go do tego podchodzi. Nie chcę go absolutnie tutaj tłumaczyć, ale to jest chłopak bardzo, bardzo świadomo. Dla tej reprezentacji zrobiłby wiele. Natomiast on zdaje sobie sprawę, że tą sytuację jest bardzo ciężko zmienić. Biega z pewnym plecakiem, bo to nie jest jakieś tam zaufanie duże. Nie pokazuje tego, co pokazuje w Championship. Trudno pewnie czas, mecze, że będzie mógł pokazać to, co pokazuje w Anglii. Może potrzebuje takiego po prostu epickiego występu, jaki przytrafił się no, myślmy, Michałowi Pazanowi roz... z Niemcami, rozmawialiśmy wielokrotnie. Rozmawialiśmy o w tym poniedziałkowym programie i zachowując pewną skalę porównywaliśmy jego sytuację do tego, co się dzieje wokół Harry'ego Maguire'a w Anglii, bo tam też jakby i gąka ze strony fanów United i ze strony kibiców reprezentacji Anglii jest na niego dość spora. Tylko, że Harry Maguire ma ten atut, że za każdym razem, kiedy cokolwiek złego się wokół niego dzieje, to selekcjoner Gareth Southgate cały czas mówi, że on jest mi potrzebny, on jest dla mnie ważny i on jakby buduje A, tę cieka, jego rolę troszkę inaczej. Ciekawie, można byłoby zestawić, u ilu selekcjonerów grał Harry Maguire i u ilu Jan Bednarek, swoją drogą. No tam się rzadziej zmieniają selekcjonerzy to... w teraz, ostatnich latach. Liczby Jaka nota, Andrzej? U mnie Jan Bednarek jest najniżej ocenionym polskim piłkarzem, to jest nota 4. Ja nie wiem, ja już sam się zastanawiam, o co chodzi z Jankiem. Wydaje mi się, że on trochę przegrywa te mecze w swojej, w swojej głowie. Trochę się nie zgodzę z tym, że to jest sytuacja podobna do Harego Maguire'a, bo na Harego Maguire'a spadło tysiąc razy więcej. Powiedziałem, jakiejś zły... skali. W pewnej skali, tak, tak no, ale to no Nie, to w ogóle jest, jest inna mnożnik skala. Jest, mnożnik jest niewyobrażalnie niższy w przypadku naszego reprezentanta. Wydaje mi się, że, że Janek ciągle z tym swoim takim meczowym napięciem wraca do punktu wyjścia. Ma 27 lat, jest już piłkarzem doświadczonym i zaczynam mieć wątpliwości, czy to kiedykolwiek się po prostu zmieni. No tu jest, myślę, praca do wykonania na takim poziomie, poziomie mentalnym. Ja wiem, że Janek ogólnie bardzo dużo nad sobą pracuje. To, to jest chłopak, którego bardzo, bardzo lubię. Już mi się wydawało, że poprzez te mecze w Championship, poprzez to, że stał się liderem defensywy, to się w jakiś sposób przełoży na reprezentację. Ale no tam ewidentnie coś wywala jakiś bezpiecznik w głowie i potem dzieją się takie, takie a nie inne rzeczy. Ten taki brak, brak zdecydowania, jakieś opóźnianie decyzji. No i to jest taki proces, który się niestety dla Janka powtarza. Przemek, nota? Ja żadnemu piłkarzowi reprezentacji Polski to już mogę zdradzić, nie dałem poniżej piątki dzisiaj, bo uznałem, że awansowaliśmy, zagraliśmy na zero z tyłu, więc Janek ma najniższą ocenę zespołu, ale ma, ma piątkę. No najbardziej to, co mnie raziło w oczy, to, to jednak to nieporozumienie z Wojtkiem Szczęsnym, bo tam katastrofa. E, wisiała w powietrzu i tutaj szacunek, szacunek dla Wojtka, bo podniósł tym samym ocenę Wojtkowi, bo Wojtek. Tylko wiesz, w, to też w to, takich to... sytuacjach, ja, ja patrzę trochę szerzej, nie wiadomo, czy była podpowiedź, czy nie była podpowiedź, czy nie było hmm. No wiadomo, że ta relacja i to podpowiadanie nadali... Może to nie wydawek. było nieporozumienie na, e, w skali Michał Właków, Artur Borus. No może nie, ale... To ale, było ale no, płakane Tak, to była sytuacja, w której wszyscy pewnie moc. Pią, Piątka dostał ode mnie. Jako ode jeden... mnie dostał czwórkę i muszę powiedzieć, że nie jest to jedyna czwórka w reprezentacji Polski akurat w moich. No tak? Proszę zobaczyć. Tak, tak podglądam. Następny też. piłkarz, Paweł Dawidowicz, u mnie ma notę 5. Ja szósteczkę wystawiłem, taką o której, bazową, którą, o której startowaliśmy. Dużo takich pojedynków e, z murem. E, wręcz, wręcz e, przy wyprowadzeniu piłki no widać, że, jak rozmawialiśmy nawet podczas meczu, że ta technika podania może nie jest na najwyższym poziomie. Ta piłka nie, Tak, no. ona jest... E, Skacząca nie jest fajna do przyjęcia, natomiast to, co miał zrobić w defensywie, a miał chyba najtrudniejsze zadanie. To, to wykonał OK. mur nie szczelił. On też w fragmentach szczególnie różnych Bo on sobie właśnie z nim radził. Taki, kilka razy go. Przestań fragmentach. Ta głowa to szepną, chyba Dawidowicz go. kilka głowa, Fauli na, na nim zrobił na Dawidowiczu, w sensie wywalczył też rzuty, rzuty wolne. Nie miałem takiego poczucia, że Dawidowicz dominuje nad tym napastnikiem. Ale wiesz to, to, mu to, było ani to było dominować, dominować nad Kiferem Murem, ale wydaje mi się, że to przyklejenie się do napastnika walijskiego też miało wpływ na to, jak te stałe fragmenty kończyły się dla, dla walijczyków, że on jednak cały czas był w takim lekkim dyskomforcie. Myślę, że w pewnym momencie to już Kifer Mur po prostu marzył o tym, żeby pan Orsato gwizdnął rzut karny. Na szczęście dla nas to się, to się nie stało. Paweł? Yy, u mnie nota wyjściowa, szóstka, no bo zrobił wiele, czy, ale wystarczająco dużo, żeby dostać tę not not notę wyjściową, żebyśmy zakończyli ten mecz yy, z czystym kątem. Czyli w, w przeciwieństwie do poprzednika, który zrobił wiele, żebyśmy nie skończyli. I dlatego sześć. Nie mam z okay. tego o co zbytnio czepać. So, tak? Ja też sześć, tak samo. Moim zdaniem zdał po prostu egzamin. Był to egzamin wyjątkowo wymagający i nietypowy, bo mało kto w ogóle gra w dzisiejszych czasach na takiego napastnika jak Kiefermur. Zazwyczaj tacy napastnicy są jakimś rozwiązaniem awaryjnym, czyli masz jakąś super gwiazdę, ale oprócz tego, w razie czego masz takiego gościa, którego możesz wystawić właśnie jako takiego zadaniowca, który będzie grał po prostu właśnie tak jak kifermur, wyjątkowo specyficzny napastnik. I myślę, że trudno jest stworzyć, jeśli ty jesteś obrońcą, takie warunki, w których kifermur czułby się wyjątkowo niekomfortowo, więc wydaje mi się, że w miarę to zadanie Dawidowicz mimo wszystko wypełnił dlatego. Szóstka. U mnie też nota wyjściowa już wcześniej to uzasadniałem, dlaczego tak. U chodzi? mnie też szósteczka i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to ogólnie jak na mecz zakończony na zero z tyłu przez reprezentację Polski, to żaden z naszych obrońców nie zagrał jakiegoś super, super meczu, co pewnie też jeszcze sobie potwierdzimy przy ocenie Jakuba Kiwiora, ale myślę, że Dawidowicz dzisiaj to, co miał do zrobienia, to zrobił. Czasami może tam było trochę w tym elektryki, czasami było trochę niepewności, ale to był taki trudny, e, trudny mecz, bardzo wymagający rywal i myślę, że po prostu cały, cały zespół bronił dobrze, więc e, gdzieś to f, wpływa a, na ogólną e, ocenę naszej defensywy jako dobrą, ale no, żadnych fajerwerków w tym nie było. Przekonaliście mnie, powinienem dać mu no też 6, nie 5. E, przepraszam i jeśli mogę się poprawić, to się właśnie e, poprawiam. E, kiwiorowi. Przyznaję dałem 5, ale po waszym uzasadnieniu przy Dawidowiczu podwyższam od razu na 6, zanim naci 6. się szóst. Ja to ostatnie słowo, już wyżej da, nie będzie daję mu będzie. Ja kiwiorowi dałem 5. No jest! No i to tak Ta, na z tobą jest, Na przekór no. trochę. Więc co oczekiwałem od niego, że jak patrzymy na obrońców, który najlepiej tą piłkę będzie wyprowadzał, to będzie kiwior. Potrafił uruchomić takim pasem pomiędzy dwie linie, zagranie do, do Lewandowskiego, do, do Karola świderskiego dzisiaj. Dużo było niecelnych tych podań. Eee, też niezrozumienie z Karolem były dwie czy takie sytuacje, w której Karol chce, chciał piłkę za linią obroną, mu grał do nogi i odwrotnie. Eee, tutaj nie było chyba takiego momentu, w którym kiwior zagrał, eee, zrobić coś z przodu, żeby dał jakąś dobrą piłkę. Z tyłu praktycznie bezrobotnie. Jedna taka sytuacja, w której przy dośrodkowaniu ładnie zablokował napastnika Ki kifiera mura. Eee, tam też powalczył mocno i, i trzymał go za koszulkę do samego końca. Na końcu też delikatnie go odepchnął, ale ale wszystko było w ramach przepisów z radzkiego przestrza. mógł też. To, te. to sytuacja, która Stanął po północy te... mięknie ci serce, chyba całą amunicję na wyborczą wystrzelałeś. Nie, nie, nie. Mam jeszcze... mam jeszcze kilka not, przy których was zaskoczę, że są nic. Okej. Okay. Ale to, gdybyśmy nie awansowali, to Kiwiorowi śniłaby się ta sytuacja, gdy trafił piłką w jedno i drugie kolano się. Tak, to bardzo paralitycznie wyglądało, jakby miał zwolnienie z WF-u, ale dałem mu też pięć, głównie dlatego, co powiedział Łukasz. Ale wy jesteście. Liczyłem, ja tak. liczyłem więcej, jeśli chodzi o to wyprowadzenie piłki, Ja często grał tak na konia, mam wrażenie. Ja się wahałem 5-6, ale też bierzemy pod uwagę oczekiwania w stosunku do niektórych zawodników i ja kiwiora traktuję jako takiego naszego ukrytego rozgrywającego. I w mhm. tym aspekcie spodziewałem się więcej. Gdzieś tak w okolicach 30 minuty, tak z ciekawości zerknąłem sobie, jak wyglądają statystyki długich podań w kontekście kiwiora i to było 0 celnych na, na 6 prób. Później z tego co widzę 3 celne na 10. Natomiast stać tego piłkarza na zdecydowanie lepszą grę, zwłaszcza w tym aspekcie. Plus ta zmarnowana sytuacja, która tak naprawdę powinna zakończyć się dla nas golem, więc myślę, że Kuba Kiwior, który super się rozwija, wiadomo, będzie podstawą tej reprezentacji i takim ukrytym rozgrywającym na dłuższą metę. Tego meczu na pewno nie zaliczy do takich stuprocentowych danych. Pięć, niech będzie. Andrzej, ja dałem szóstkę. Też troszkę jestem rozczarowany. Jakobem wiorem, dlatego, że to był jeden z jego słabszych meczów, tak patrząc na ostatnie miesiące, na moment, w którym sobie wywalczył miejsce w podstawowym składzie drużyny Mikela Artety. Niski procent celności podań. Ogólnie ten element to jest właśnie ta rzecz, która mi u niego... Imponowała od momentu, w którym zagościł w tym postałym składzie kanonierów, ale dzisiaj tam nie wiem, w okolicach 80 minuty 73%. Tak jak na kubek i wiora, to jest wynik bardzo słaby. Też mi się wydawało, że, że czasem go zobaczymy, jako tego jeszcze dodatkowego bocznego, takiego, powiedzmy, w cudzysłowie, wahadłowego z pozycji lewego środkowego obrońcy może była jedna taka, taka akcja, wydaje mi się, że, że lepiej wyglądał w tym aspekcie, w tym poprzednim meczu na tym samym. W stadionie wygranym przez nas 1 do 0. Ale ostatecznie dałem mu szóstkę, bo też nie można się do niego przyczepić, jeśli chodzi o te działania defensywne. Tak jak wspominał wcześniej Łukasz. No dobrze, oni tam jakby zarządzali tym kiferem murem, poza tą jedną sytuacją, w której oddawał. Strzał waliczyk, no a też w tym ważnym momencie jakby spojrzał mu tak głęboko o oczy, lekko go zmroził, przytrzymał ręką, wykazał się takim zdecydowaniem odpowiednią agresywnością. Także u mnie to jest nota 6, i ta wyjściowa. Ja tam jak zastanawiałem, czy 5, czy 6 I teraz chyba bym nawet delikatnie skłaniał się bardziej do kupiące, bo, bo dałem szóstka, to też jest taki piłkarz, którego bardzo dużo wymagam i oczekiwałem, że będzie jedną z takich postaci wiodących w naszym zespole, że, że no jednak piłkarz grający na wysokich obrotach, na takim poziomie w Premier League, na tle tej mieszanki Championship z Premier League będzie, zrobi troszeczkę więcej w ofensywie. Sam sobie tę poprzeczkę wysoko zawiesił, także tak jak tutaj Tomasz Raczek w tym studiu kiedyś powiedział do pewnego reżysera obejrzałem pański film, daję mu dobrą ocenę 5 na 10 Pamiętasz to? Tak. Śmiać się z tego, że ten reżyser tak spojrzał i... Okay, Dokładnie bo... przenosimy się na konferencję prasową Michała Porwieża. Michał Probierz, możemy przejść od razu do zadawania pytań. Prosimy bardzo. So, welcome everyone at the, the press conference for the Poland-Wales game, when we won the game and we'll start with asking, questions straight away. Proszę. Gratulacje, panie dyrektorze. Chciałbym zapytać, w jakim nastroju będziemy teraz czekać? Będzie pan czekał na to Euro, czy w takim przekonaniu, że mamy już zbudowaną drużynę, z którą możemy nawiązać walkę o awans z grupy, czy jeszcze myśli pan, że czeka nas sporo pracy i budowy, żeby żeby na Euro wszystko zagrało, to dziennale. Pierwsze to chciałbym podziękować tutaj drużynie walijskiej, bo uważam, że stworzyliśmy dobre widowisko i pełne emocji i jeden zespół mógł awansować tylko i wiedzieliśmy, że niezły jest zespół Walii, dlatego tym bardziej trenerowi też Pejdżowi, który widać, że stworzył naprawdę dobrą drużynę. Tym bardziej dla nas to bardzo ważny dzień i dziękuję bardzo dla nich. Mm -hmm. okay. well, I'll, I'll interpret the question first. Uh, coach, uh, how do you see the mood and team, and how do you think um, with the team how we're going to go further at the Euro? How is it going to be? Um, the answer. Uh, first of all, I want to thank the, um, the Welsh team because I think we have created a, a, a good performance. Both of them, it was a good spectacle, uh, full of emotions. And um, obviously, only Unfortunately, only one team can go to Euro, and that's us. And I wanted also to say thank you to the Welsh team manager uh, Jimmy Page. That, uh, I think he created a good team, and that was a very important game for us. So just wanted to say thanks, thank you to them as well. A na pytanie, które pan zadał, to akurat no to, to dzisiaj trudno o tym mówić i na razie chcę mi się skupić na tym, żeby żeby wybrać bazę, żeby odpowiednio. Te wszystkie elementy, które są organizacyjne, zrobić, a później dalej będziemy myśleć, co będzie dalej. Proszę answering your question it's hard to answer that right now, because uh, first we we'll need to choose uh, our camp, set up the base there, and then we'll be thinking what to do next. Martek. jeszcze mam takie drugie pytanie, nie wiem czy to jest zmęczenie po panu widać, czy, czy pan się cieszy, bo też tak obserwowałem pana po meczu i... No i tak sobie spacerował pan z boiska i, i, i też się świadczył, że to do kogo dzwonił, tak? Czy to był telefon do że... Nie, to. to ale, tak jak już widziałem, ale... Nie, nie, to telefon do bliskich, a czy ten to akurat, to są bardzo trudne mecze i to, to, to wiemy o tym, to zdajemy sobie sprawę i samo samo najważniejsze jest drużyna i ważne że oni się cieszyli, a trener jest tylko tego żeby im pomóc to team going to be placed at the euros and also about your emotions after the final whistle, final the end of the game uh, i see that had did was one of your close ones uh, yes I did, uh, the phone call was to, to my closest tej konferencji prasowej coś się takiego wydarzy, że wpadną tam piłkarze i obleją szampanę Michała Prowierza, ale póki coś się nic nie wydarzy. Ja jak robią i... w Hiszpanii, żeby jak? nie było monotonii przy tłumaczeniach tego typu konferencji. I kiedy masz tłumaczenie, od razu wraca debata. Ta debata trwa jakieś tam 30 sekund, po czym wracają znowu na konferencję. Może się nauczymy kiedyś tak robić. Jeszcze tego e, niestety z Tenochtitlanem nie polecam. Nie umiemy, nie polecasz? Nie. E, Bo tam nie ma co tłumaczyć, jak się go pyta. Ochotę, no nie, no. Zaczęły się tłumaczyć. Możemy iść dalej, Wynająć jakiegoś aktora, który będzie na. Bieżąco zmyślał jakiej rzeczy za Michała ale jak, jak Można pójść na konferencję prasową, mecz się skończył 10 minut temu i zapytać selekcjonera, w jakim hotelu będziemy spali na euro. <głosłtarzalni> może, może go to ciekawiło, nie... no, ale... <głosłtarzalni> Może chciał tam już że, musiało ciekawić, tak? <głosłtarzalni> no tak, tej... Ciekawe by było, gdyby Michał miał już odpowiedź na to. Tak, to tak. dopiero by było. Albo gdyby ten dziennikarz zapytał Michała Probierza, że jest żugajką. Znacznie ciekawsze rzeczy dzieją się na Twitterze, mianowicie Cezary Kulesza zamieścił wpis. Oddał zapewne podobnie swojego Twittera komuś. czatowi GPT być może. W każdym razie. Cezary Kulesza w euforii. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej napisał. Mecze barażowe rządzą się swoimi prawami. O, o, jednak. Dziś liczył się tylko wynik, który idzie w świat i daje nam prawo do gry w finałach Mistrzostw Europy. Wyrazy uznania dla selekcjonera Michała Probieża i całego sztabu. Pragnę pogratulować i podziękować naszym piłkarzom za ich walkę, która pozwoliła wydrzeć ten awans na niezwykle wymagającym terenie. Poprzedni rok był trudny, ale wiem, że rok 2024 będzie czasem pozytywnych zmian i nowego otwarcia. Chciałbym przy tej okazji podziękować również kibicom, dziennikarzom oraz całemu piłkarskiemu środowisku. Pierwsza drużyna mogła liczyć na Wasze wsparcie i kredyt zaufania przed meczami barażowymi. To również dzięki Wam w czerwcu zagramy tam, gdzie nasze miejsce czyli w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Panowie, Dziękujemy za te emocje. Rozpoczynamy misję Niemcy 2020. Ale słuchajcie, to, to nie jest? Już sobie wyobrażam Michała Prowieża, który w tych emocjach bierze telefon na trybunach i zaczyna Kulierza, ten długi. To Cezarego wpis... Kulesza. Co powiedziałem? Cezarego Kulesza. Cezarego Kulesza. Co, Cezarego 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 Kulesza. Kulesza. Nie, po ja prostu, siedzi w sali teraz i na kolanie to pisze, no bo to dwie to, ramy. To tak, bardzo łatwo znaczy, jest. To nie jest sprzedaane. sztuczna emocje, inteligencja, emocje. bo wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest już na tyle rozwinięta, że nie wypuściłaby tweeta tak bardzo odbiegającego od sposobu mówienia Cezarego Kuleszy. I sądzę, że Cezarego Kulesza nie wypowiedziałby ani jednego tego typu zdania z tych, które... Czy kiedyś w szkole podkładało się tak zwane gotowce. Znało, znało już pytania, co się wydarzy i wtedy się oddawało na A średnich. ludzie oczekują czego innego. Piszą do prasy PZPN. Zdrowie, pani Czarku, proszę pokazać tym wyspiarzom, jak się u nas pije. Pozdrawiam i gratuluję. Może <ślonalizmu> <ślonalizmu> były ładne obrazki. Polska drużyna podeszła pod sektor kibiców e, Polski i razem odśpiewano hymn. Trzeba powiedzieć, że polscy Kibice dzisiaj naprawdę byli słyszalni hmm. na trybunach wali. Jeśli mówiliśmy po poprzednim meczu ze Estonią, że tu atmosfera będzie gorąca, no to była gorąca także dzięki naszym kibicom. Ale dużo słuchajcie, wygrał też jednak prezes Cezary Kulesza, bo to był jego autorski pomysł, autorski plan, żeby powierzyć reprezentację Michałowi Probieżowi I gdyby się noga tenerowi Probieżowi powinęła, no to wtedy też myślę, że cała. Lawina by spadła na ale, Zarego kulesza. Ale powiem teraz, ci, że jego autorskim pomysłem było też zatrudnienie Santosza. Wiesz co, wydaje mi się, że to raczej było wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym, bo wszyscy uważali, że, że warto dać tę reprezentację trenerowi z zagranicy. To Też był człowiek, który doprowadził Portugalię do mistrzostwa Europy i pewnie nikt z nas nie zakładał, że ta przygoda będzie aż tak bardzo nieudana, jeśli chodzi o trenera. Santosza, ale na końcu się jednak uratował. Już tak się troszkę topił nasz prezes, ale. Zostanie premier za was, portugalski selekcjoner. No, myślę, że się zgłosi po tę premie i zapewne zapłacę. Zostanie zapisane, to to nie zapisane w papierze. Więc, więc chyba dostanie, tak, tak myślę. Hmm, może na tym się kot przedłużył, kto wie. Można by dać mu premię i od razu, żeby zapłacił karę za to, co zrobił z polską reprezentacją. Tak. I się by równało na zero, ale w ogóle słuchajcie, ja myślę, że... Ja myślę, że warto, przepraszam, warto byłoby umieścić taki zapis, że w razie podjęcia pracy przed zakończeniem eliminacji w jakimś innym klubie, czytaj w tym przypadku Besiktas, kasuje się obowiązek wypłacenia premii. To byłoby najbardziej opłacalne, ale prawdopodobnie czegoś takiego nie ma. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz co, myślę, że tam różnica się płaci. Pomiędzy tym, co zarobił tutaj, a tym, co zarabia w Turcji. Chyba ciężko zabrać dwie wypłaty stąd i stamtąd. Nie wiem, ile tam ma, ale tu, tu miał bogato. Ale zawsze z, z troszkę z, z obciążeń. Tak, Narzekaliśmy tak. trochę na poziom tego, tego meczu, no bo to nie był jakiś super emocjonujący mecz, poza rzutami karnymi, ale nie wiem, czy się zgodzicie, ten mecz też zamyka pewien rozdział, który ciągnie się od Mistrzostw Świata w Katarze, bo tak dużo jest zawirowań wokół tej reprezentacji, te fatalne eliminacje i zmiany selekcjonerów. I narzekanie na Polski Związek Piłki Nożnej, który znowu zaczął mieć fatalny PR, że teraz można naprawdę pewne rzeczy oddzielić grubą kreską. Zaczyna Michał Probierz jakąś nową historię, dostanie czasu, trochę dostanie spokoju. No bo przecież gdybyśmy przegrali te rzuty karne, to jutro wszyscy by się zastanawiali, czy on powinien dalej pracować, więc dużo, dużo to bardzo ważyło. Mamy jeszcze kilka not do rozdania. Linia pomocy. Mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli inną opinię niż czat, bo na czacie jest ankieta, można głosować na najlepszego piłkarza linii pomocy. Dobrze, to no to zaczynamy. Przemysł frankowski u mnie dostał no też 7. Ja mam to samo, już mówiłem o, o Franku. Jak pracował w defensywie, bo w ofensywie kilka wrzutek. nie chcę się tutaj powtarzać. Dla mnie bardzo solidny zawodnik, dobry występ, pewny, pewny punkt naszej reprezentacji. Też ta lewa strona waliczyków, szczególnie w spotkaniu z Finlandią była zdecydowanie groźniejsza. Neko Williams i Harry Wilson grał po tamtej stronie. Oni naprawdę napędzali takcy i kapitalnie wyglądali. W tym spotkaniu Neko Williams poza pojedynczymi gdzieś tam próbami nie był w ogóle groźny. Frankowski wsadził go do kieszeni, jak to się mówi, i ładnie sobie z nim poradził. U mnie szóstka. Nota wyjściowa za defensywę. Tylko i wyłącznie, bo dla mnie w ofensywie kilka niecelnych wrzutek to za mało jednak, żeby mu podnieść. Tomek? Siódemka ostatecznie. U mnie też siódemka. U też siódemka dla Frankowskiego. Dwie siódemki i jedna dla niego. No dobrze, to yy, poza Pawłem wszyscy dali siódemeczki. Bartosz Sliż. U mnie nota ta sześć. Aczkolwiek wahałem się. 6 czy siedem? Dałem 6, bo tam problemy z piłką czasami były, gdy on miał piłkę, nie przeciwnik. Gdy przeciwnik, to nie miał tych problemów. Ja już to ja no. mówiłem, też, też siódemka. Dla mnie chyba najlepszy występ jego w reprezentacji. Ja w ogóle przed spotkaniem dałem Bartka Sliża na owcy rezerwowych wystawiłem Kubę Modera. Myślałem, że tutaj będzie taką postacią, która i ten klimat zna, i, i uderzenie z, z dalszej długości. Natomiast Kuba w ogóle się nie znalazł. W Kadrześ, Sliż, naprawdę bardzo dobry występ. No i do tego zaskoczył też Romańczuk, że w ogóle się znalazł. Był przed Moderem, że wszedł, ale to pewnie do niego dojdziemy. Dla mnie tak. bardzo dobry występ. Paweł? U mnie 6 wyjściowa, tak jak mówisz, lepiej bez piłki, kiedy miał odebrać, coś zastopować, gorzej z piłką, ale wszyscy się czuli gorzej z piłką w tym meczu i po jednej i po drugiej stronie, więc 6 wystarczy. Dla mnie 6 i czekam na taki moment odblokowania tej wersji Bartosza-Sisza, także z piłką, którą widzieliśmy pod koniec jego pobytu w Legii, bo wtedy już będziemy mieli takiego naprawdę materiał na kompletnego środkowego pomocnika w drugiej linii. 6, ale z takim wyraźnym plusem. To u mnie jest to ósemka. Wow. Zgadzam się z opinią taką, że on był dobry tylko bez piłki, a z piłką był zły. Moim zdaniem. Nie, bardzo szansa, często podchodził do, do, do rozegrania. Nie wiem, czego jeszcze oczekujemy od gościa, który gra na pozycji defensywnego pomocnika. Dla mnie to jest nota 6, biorąc pod uwagę. Osiem. Osiem. Oś, znaczy, proszę, mówię, ta wyjściowa to no, jest okay. nota, mm -hmm. nota 6 plus. Jakby też przejęcie w niektórych momentach roli Jakuba Piotrowskiego, który dzisiaj nie grał tak dobrze, jak choćby w tym poprzednim meczu reprezentacyjnym. Ogólnie uważam, że to jest bardzo trudna pozycja, żeby ludziom rzucać się w oczy. W mojej ocenie Bartosz Sliż był najlepszym polskim piłkarzem z pola w tym. Spotkaniu, nie mówię o bramkarzu, bo to jest jakby oddzielna historia. Szamek, u mnie siódemka. Też uważam, że bardzo dobry występ. Dzisiaj też miał, wydaje mi się, w stosunku do poprzedniego meczu coś do udowodnienia, żeby wykonać ten krok do przodu, przekonać do siebie, dostał szansę. To rozmawialiśmy w programie 0 00, to. To Łukasz faktycznie na tych składach przewidywanych gdzieś go, gdzieś go umieszczał na ławce rezerwowych i dzisiaj na pewno spełnił te oczekiwania, które miał w stosunku do niego Michał Probierz, a, a ciężar gatunkowy tego meczu był trudny, więc myślę, że zagrał lepiej niż wielu piłkarzy, na których ja liczyłem, że na tym wysokim poziomie zagrają. Z nami jest już połączony Szymon Janczyk, dziennikarz Weszłoką, który jest w Walii. Cześć, witamy cię serdecznie. Cześć wszystkim, dobry wieczór. A widzę, że w ogóle emanujesz taką radością. <laughs> <grydzy> Czy ty znasz wynik? Nie Czy wiesz, nie, wiesz nie, to, ja to, to jedzie ja to, na, na euro? <grydzy> Koszulkę wali ma pod kurtką. Dwie godziny tego widowiska trochę umęczyły, ale faktycznie warto było poczekać na ten ostatni strzał i interwencję Wojcieka Szczęsnego. Trochę wynagrodziła to cierpienie, chociaż też nie do końca takie cierpienie, bo jednak. Trochę się w tym meczu działo, przynajmniej z perspektywy trybun. Było co przeżywać i można było się troszkę pocieszyć. Czy mieliśmy rację, że przerwaliśmy transmisję z konferencji prasowej Michała Probierza, gdyż zakładaliśmy, że będzie nudna, czy też coś się potem jednak tam wydarzyło? prawdopodobnie mieliście, bo wyszedłem z takiego samego założenia i na tę konferencję nie poszedłem, tylko piszę tekst. Rozumiem. Na, na jak, to, jak to wyglądało na walijskich trybunach, powiedz, bo słyszeliśmy głośno kibiców reprezentacji Polski. Tam dominowaliśmy trochę bardziej niż na boisku. No ja tu już jestem przyzwyczajony do takiego brytyjskiego dopingu, bo nawet jak byłem wcześniej w Birmingham na meczu Aston Villa, to też Zachwycali się miejscowi tym dopingiem, mówili, jak to będzie wspaniale, a tak naprawdę była lipa. No, Brytyjczycy mają takie stylki kibicowania, którym ciężko się ekscytować, chociaż przyznam, że Walijczycy, też parę osób mi mówiło, że oni bardzo żyją meczem i że to będzie troszkę inna atmosfera. I tutaj się zgodzę, było trochę żywiej z ich strony, a tutaj też takie fragmenty. Oni czasami się. Troszkę odpalili, jakąś tam pieśń zarzuci, zarzucili, ale tak naprawdę, jak polscy kibice dochodzili do głosu, no to nie było porównania i myślę, że gdyby była sytuacja odwrotna, może nie na stadionie narodowym, który z atmosfery gorącej nie słynie, ale gdyby 30 tysięcy kibiców na stadionie w Cardiff to byli Polacy, tacy wprawieni w dopingu, no to byśmy naprawdę poczuli różnicę i, i byśmy mogli powiedzieć, że tak się prowadzi doping. Niby te, te trybuny miały nieść Walejczyków, ale tak nie do końca czułem, że niosły. Chociaż ciekawym mykiem było to, że przed serią rzutów karnych odpalili w ogóle hymn narodowy. Raczej się nie spotykałeś z czymś żeby w trakcie meczu z głośników jakieś pieśni płynęły, ale może uznali, że to ich dodatkowo zmotywuje. Szymon, pisz szybko tekst na weszłą.com, czekają czytelnicy. Dziękujemy Ci bardzo, pozdrawiamy, a my wracamy do. Kolejnym piłkarzem, którego musimy ocenić, jest Piotr Zieliński. Ja mu dałem notę 5. Ja, ja to... też mu dałem notę 5. Myśli mogę cię wyprzedzić. Był to taki Zieliński, którego pamiętam z, z wcześniej, znaczy Parę fajnych kółek zrobił. Nie wiem, czy kółka mogą być fajne, ale, ale parę kółek zrobił. Widać było, że akurat Jeśli nie straczi, piłka, mogą piłka być na tak szansę. fajne. Wiesz, co kibica Manchester United, jak mówią kółka, to widzą Antonego i twierdzą, że pewnie nie są. Widać, że akurat piłka mu nie przeszkadza, natomiast było parę takich dośrodkowań na, na wysokości piszczela pierwszego zawodnika z Walii, że mnie to irytowało. I brakowało mi. Nie wiem, czy on zagrał jedno. Prostopadłe podanie dobre do napastników, a raczej sądzę, że nie zagrał, bo nie przypominał sobie żadnego. No i tego mi brakuje oczywiście, pewnie ktoś zaraz wynajdzie asystę 15 stopnia, po której coś tam mieliśmy. Ale nie, dla mnie poniżej noty wyjściowej zdecydował. Łukasz, zdecydowanie. Jest to, no ja dałem szósteczkę. Eee, nic na plus, nic na minus. Nie było głupich strat, czasami mu się zdarzały na pozycji numer 6, numer 8. Jak tą piłkę otrzymywał przy nodze, to bardziej starał się, żeby tą piłkę w ogóle nasza reprezentacja utrzymała, a nie żeby coś mhm. więcej z tego zrobić. Jedyna sytuacja, która mi się przypomina, i po której mógł mieć asystent, to chyba już do do Roberta Lewandowskiego. Ta piłka naprawdę w punkt uderzona. Robert chyba w ostatniej fazie przegrał pozycję i został wytrącony. Natomiast to była bardzo dobra piłka. Tak, raczej to, to było doświadkowanie zielka i wtedy mogła spokojnie paść bramka dla Polski, dla mnie, że tak pozwolę sobie zapożyczyć underperformance Piotra Zielińskiego w stosunku do tego, do czego jestem jednak przyzwyczajony i dałem piątkę. A ja z kolei już obniżyłem swoje oczekiwania związane z Piotrem Zielińskim, bo dla mnie też jest w tej kategorii, że niekoniecznie umie przenieść siebie z klubu na poziom reprezentacji. Ja wiem, że jest kościół Piotra Zielińskiego. U mnie to jest szóstka nota wyjściowa. Gdybym miał zestawiać te dwa mecze. To Ogólnie z samej gry to bardziej mi się dzisiaj podobał Piotr Zieliński niż w meczu ze Stonią. No tam wiadomo, strzelił, strzelił gola. No a akurat zrobić to w tamtym spotkaniu to nie było wielką sztuką. Po takim tam. podaniu. Tak, po podaniu pięknym Zalewskiego. Więc u mnie to jest nota, nota 6, bo ja też jakby już yy, zszedłem z tymi oczekiwaniami Szczebel niżej. Ciekawe, jaką notę jak Kowal by wystawił Zielkowi po tym meczu? My to, mogę ci powiedzieć dwa. <grystanku <grystanku> <grystanku> tak właśnie <grystanku> obstawiam. ale w skali kikera. E, ja wystawiłem szóstkę, Występ zupełnie przeciętny, nie dał niczego ekstra od siebie, nie robił żadnej różnicy. Wydaje mi się, że potrzebowaliśmy więcej tego, żeby przytrzymał piłkę e, gdzieś tam z przodu. No ale przede wszystkim, żeby coś z nią, z nią ekstra zrobił. Po, poza tym stałym fragmentem to nie jestem sobie w stanie przypomnieć e, jakiejś takiej akcji w jego wykonaniu, gdzie powiedzielibyśmy, że to jest piłkarz, który wyróżnia się na tle reprezentacji wali, więc przejść e, po prostu. No i dlatego u mnie jest ta ósemka dla Slisza, bo wydaje mi się, że Slicz w tym meczu był bardziej pod grą niż Piotr Zieliński, więc zrobił coś naprawdę ekstra. No więcej zarówno... inicjatywy to bez dwóch zdań. Tak. E, kolejny piłkarz to jest e, Jakub Piotrowski. Ja. E, Niestety dałem mu również no te 5, uważam, że on miał bardzo dobre pierwsze 30 minut, a bardzo złe wszystkie kolejne minuty i tam jego nota im dłużej trwał mecz, tym bardziej u mnie się zmieniała w dół. Oddał jeden bardzo ładny strzał, niestety niecelny, ale gdzieś moim zdaniem przegraliśmy od 30 minuty walkę o kontrolę nad tym meczem i między innymi za sprawą środkowych pomocników i między innymi za sprawą Piotrowskiego. On koniec końców jest wygranym tego dwumeczu. Jest piłkarzem, który nagle stał się ważny dla tej reprezentacji, ale nie wydaje mi się, by, bym za ten mecz miał go jakoś nadzwyczajnie chwalić. Nieźle w niego wszedł, a potem im dalej, tym gorzej. Wiesz, co ja, ja mam szósteczkę? Z racji, tak jak powiedziałeś. pierwsze 30 minut. Nie wiem, czy to nie ma najjaśniejsza postać z naszej strony. Bardzo dużo biegał do Davisa. Oni, jak walecicy rozgrywali piłkę, to był odpowiedzialny za to, żeby do Davisa, tego zawodnika, który chyba najlepiej zabrał sobie piłkę, żeby bardzo szybko on miał. Kilka dobrych przechwytów, natomiast tak jak szczególnie po, te, po tej żółtej karce był taki moment w drugiej połowie, w którym zapomnieliśmy, że Piotrowski jest. Ani w odbiorze, ani w ofensywie i tak wahałem się czy piątka, czy szóstka, ale też chyba z tyłu głowy miałem jednak to spotkanie ze Stonią i, i, i tak od serduszka do, dołożyłem szóstkę. Miał dobre momenty, ale tak jak powiedziałeś też, też miał takie, w których po prostu mm, go w meczu nie było. Ja mu dałem na to wyjściową, oczywiście miał tę stratę, kiedy podawał do waliczyka. Który, którą sam naprawił. Którą sam naprawił, którego musiał widzieć, no bo był naprzeciwko niego. Natomiast dał mi w tym meczu nadzieję, że zobaczymy celny strzał Polaków, a że nadzieja to już dużo, to mu dałem właśnie tę notę no wyjściową. Ja dałem piątkę, ale i tak jest dla mnie wygranym i tego zgrupowania hmm. i w ogóle pracy Michała Probierza. Gdyby Wpadła mu ta bramka, no to ta nota byłaby siłą rzeczy zdecydowanie wyższa, bo to byłby piękny gol, no ale jednak koniec końców niecelny strzał, więc nie możemy za coś takiego podnosić. No to aczkolwiek przypomina mi się ostatnio, jak Arda Giller z połowy walnął w poprzeczkę, to Karl Ancelotti powiedział, że on to traktuje tak jak gola, aby była świetna próba, była odwaga i kapitalne uderzenie. Trochę tak podchodzę właśnie też do tego strzału Kuby Piotrowskiego i, i mam taką sympatię do tego zawodnika, bo w sumie oczekiwań nie było jakichś wielkich. Wydaje mi się, że on tym zgrupowaniem trochę odmienił swój stereotyp, to znaczy polscy kibice postrzegali go jako zawodnika, Stricte defensywnego, ewentualnie taką ósemkę pewnie bardziej 60-40 nastawioną na defensywę, a on pokazał i przeniósł do reprezentacji tę swoją twarz z łudogorca, gdzie jest zawodnikiem jednak stricte ofensywnym, więc tutaj ta nota pewnie nie będzie jakaś wielce korzystna, ale i tak oceniam go bardzo pozytywnie, tak jak Łukasz powiedział właśnie po tym całym z A znaczy A ja w kategorii szóstki to w ogóle bym go nie rozpatrywał. No, dla mnie to jest. Dlatego właśnie, dla piątka. No, dla mnie to jest piłkarz z pozycji numer 8, który dzisiaj zasłużył na notę. No te sześć. Dobrze, że pojawia się taki, taki chłopak, który w każdym meczu, jednak, potrafi z tego środka pomocy stworzyć pewne zagrożenie. Wiadomo, że dzisiaj ta piłka minęła słupek o 10-15 centymetrów, a jak ja patrzę na siłę tego uderzenia, na taką ogólnie precyzję, powtarzalność, którą, powtarzalność precyzję, którą, którą on w sobie ma, to wydaje mi się, że on nam da jeszcze wiele wspaniałych momentów. Zastanawiam się, kiedy my ostatni raz mieliśmy piłkarza. Z takim strzałem za pola karnego. Krzynówka, Przychodzi mi Jacek, Jacek krzynówek. krzynówek w do, ale, Z tej pozycji to, to Radosowka używa. Ale wiecie co? Tylko że, tylko że Kuba, moim zdaniem, potrafi wykonać takie trudniejsze te strzałowe no model ewolucje niż. Kuba, model i, i sumatyk, no Tak, tylko że tylko, tylko, ciało, tylko to, no, jak że patrzę, nie, to okay. ja wiem, że Kuba należy do zbioru dla mnie tych środkowych pomocników, którzy mają bardzo mocny strzał, ale jednak strzelają mało bramek. A w przypadku Kuby to się wszystko zamienia na, na gole. Czyli ta jakość jest zdecydowanie. Lepsza i ta celność jest na wyższym poziomie niż w przypadku Kuby Modera, więc to, to może być nasza taka poważna broni poważna karta przetargowa w kolejnych meczach reprezentacji. Czy to będzie Euro 2024, nie wiem, bo, bo pewnie do naszej grupy za chwilę przejdziemy. Jesteśmy nieprzypadkowo ostatnim uczestnikiem tego, tego mundialu. To się jednak z czegoś wzięło, więc nasze oczekiwania. I, I prognozy powinny być mocno umiarkowane. Szóstka ode mnie. Myślę, że widać było po reakcji Piotrowskiego, kiedy ta piłka nie wpadła do siatki po, po tym naprawdę bardzo dobrym strzale, po tej powtarzalności, jak powiedzieliście. To, to on wiedział, że to był taki, no to był moment, który mógł z niego uczynić bohatera narodowego. To, że w ogóle to całe zgrupowanie, ten dłumacz byłby dla niego bajkowy. Natomiast wypisałem sobie taką jedną malutką rzecz, którą zauważyłem. On popełnił błąd w pewnym momencie w środku pola, stracił piłkę i to, co było bardzo dojrzałe, to natychmiast w tym samym sektorze wrócił i, po, i sfaulował. Wiedział, że na żółtą kartkę, że, że będzie żółta kartka za ten fał, ale jakby... Zachował się bardzo dobrze dla zespołu w tej sytuacji, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak jak powiedział Tomek, dla niego, dla niego w ogóle całe to zgrupowanie na, na bardzo duży plus. Dzisiaj może też się poczuć bardzo ważną częścią drużyny, która awansowała na euro, to w ogóle stawia go w zupełnie innej pozycji w, w oczach Michała Probierza. Myślę, że już selekcjoner nie będzie się przed nikim musiał tłumaczyć z tego, że wystawia go w podstawowej jedenastce kosztem kogokolwiek. Także i, ta, i tak. E, Pewnie dałbym mu piątkę, ale myślę, że to jest taka szóstka za ten dwumet. -er. Czy ogólnie tym sezonem po prostu Kuba kupił sobie bilet do dużo lepszego klubu, do dużo lepszej ligi. No nie wyobrażam sobie, żeby... A reprezentacja mu na pewno tak. pomoże. Jeśli oglądacie dzisiaj nasze produkcje, to wiecie, jak ważni są dla nas nasi sponsorzy, więc teraz <noise> krótkie ogłoszenie. Otóż nasi dwaj sponsorzy, czyli XCOM i Philips połączyli siły specjalnie dla was i zrobili specjalną fajną Promocję kupujecie na stronie Xcomu telewizor marki Philips. A wtedy, jeśli zostawicie jeszcze opinię, zgarniacie nawet 1500 zł zwrotu na konto. Do tego na stronie Xcomu jest mnóstwo wielkanocnych promocji na inne sprzęty. Więc zaglądajcie, jak kupicie telewizor Philips, to jeszcze wyjdzie to z dużą, dużą korzyścią. Nikola Zalewski, u mnie, nota 6. Ja mam też szósteczkę. Chwaliłem go na, na początku programu, że to zawodnik, któremu piłka przy nodze nie przeszkadza. Natomiast większość tych piłek, które miał, to jednak przyjmował w kierunku naszej bramki. W spotkaniu ze stoją, patrząc oczywiście na, na skalę przeciwnika, pierwsza myśl, pierwszy pomysł był taki, żeby wejść w pojedynek i próbować zagrać piłkę do środkowej, szczególnie z lewej nogi. W tym meczu też było parę takich fragmentów. Natomiast tak wahałem się między szóstką a siódemką, ale z racji tego, że, że tych pojedynków było naprawdę bardzo, bardzo mało, to o, nie tracił tych piłek. Pamiętam pier jedno zagranie takie w pierwszej połowie, po której mieliśmy prawie sytuację, ładnie poszedł do środka, ładnie poszukał Roberta Lewandowskiego, zagrał do Slisza i sliż dośrodkował. Niedużo brakło, żeby Karol Świderski tą piłkę mm, był w stanie skierować do bramki. Natomiast szósteczka, taka, taka bazowa. U mnie też wyjściowa ocena, nic ciekawego w ofensywie. Może tam jedno doświadkowanie do Lewandowskiego, kiedy ten zgrywał do Świderskiego i przy linii bocznej, kiedy tak nawinął gościa z, z piętką. No ale to było jednak 100 metrów od bramki, ale właśnie solidny w defensywie, o co też chodzi na wahadle, więc ta wyjściowa nota. Wystarczy mu jak najbardziej. Ja się wahałem. 6-7, wpisałem 7, ale cały czas się tak naprawdę waham. To, czego brakowało mi w grze Koli Zalewskiego w tym meczu, w porównaniu z poprzednimi meczami, to przede wszystkim te wrzutki. Oczywiście skuteczność wrzutek w meczu ze Stonią była taka sobie, natomiast koniec końców on stwarza tę sytuację i zalicza asysty w bardzo różny sposób. Potrafi to zrobić i prawą nogą, i podciągając do linii końcowej, i schodząc na prawą nogę, po to, żeby poszukać takiej bardziej miękkiej wrzutki. Była miękka do zielka, kiedy strzelił gola w meczu ze Stonią. Więc ten repertuar ma naprawdę szeroki tutaj wydaje mi się, że z tego repertuaru nie skorzystał, ale dla mnie był jasną postacią w tym meczu i dla mnie to jest w ogóle jeden z lubionych piłkarzy, jeśli chodzi o sposób grania w tej reprezentacji, więc niech za sympatię dostanie ciut wyższą notę. Tak. A ja się nie wahałem. Siódemka ma no, piłka nożna, między innymi polega na tym, żeby robić przewagę w określonych sektorach boiska i Nikola Zalewski po prostu miło się ogląda. Prawda? To jest duża przyjemność jak widzisz dryblującego tego chłopaka i do lewej, i do prawej nogi, który ma taką łatwość wygrywania pojedynków. Jeśli chodzi o, o defensywę, to w tym elemencie on akurat za mocny nie jest, ale też przy tym ustawieniu z tym lewym, środkowym Jakubem Kiwiorem, to przy takiej swojej też szybkości mobilności Kuba Kiwior daje mu taki komfort, że on może się skupić na wygrywaniu pojedynków i on to robi. Więc uważam, że, że dla naszej reprezentacji taki piłkarz to jest skarb, no i dla mnie też ten jednak walor estetyczny, bo, bo piłka ma kibica cieszyć. I on nam to daje, dlatego mnie cieszy obecność takiego właśnie Zalewskiego, czy takiego Piotrowskiego, po którym możesz się, się spodziewać takiego miłego akcentu. Ja szósteczkę dałem, pokazał, że ma ten luz, że piłka mu nie przeszkadza przy Natomiast dlatego szóstkę tylko, bo zabrakło decyzyjności, zabrakło tej dobrej decyzji w końcowych fazach jego akcji, bo to nie jest tak, że go, że nie zaistniał dzisiaj w ofensywie. Znowu pokazał kilka ciekawych rozwiązań, ale, ale zabrakło tego, co mieliśmy na przykład w meczu ze Stoją, kiedy wrzucał piłkę na, na głowę Piotka Zielińskiego. No to idźmy dalej od razu do napastników. Karol Świderski, u mnie nota 4. E Proszę, Łukasz, możesz dać wyższą akcję. Tak, dam wyższą, dam piątkę, nie wiem czemu. <laughs> <grym> Zadanie zadania bardzo trudne, bo tak naprawdę za tym sprzętem, za piłką musiał gonić, żeby miał przy nodze. Sytuacja żadna dla niego stworzona, wykreowana przez naszych pomocników. Taki Karol Świderski był bardzo rzadko w tym meczu widoczny. I nie wiem, czy udało piątkę, dałem dał mu pewnie czwórkę, ale piątka może być dla sympatyka. To cztery. To cztery. Tak, żeby było sprawiedliwe. U mnie trzy. No bo nie wiem. Nie, mógł, nie mogę dać wyżej, nie mieliśmy żadnego celnego strzału. On miał piłkę przyjmować, przetrzymywać, nie zrobił tego ani razu. Dostały na dobre podanie, to był spóźniony. No właściwie mogłem nawet dać dwa, no ale nie może być gorszy niż. Ten, jeden. Ten, nie no jeden. Beznadziejny mecz świderskiego. Beznadziejny. No, trzy, cztery. Też się tak wahałem, niech zostanie ta czwórka, ale to szczerze mówiąc, nie do końca wiem za co. Może być trzy: ciało obce. Może ta czwórka też za to, że ten mecz był naprawdę wyjątkowo niewdzięczny dla napastnika, jeszcze o takim profilu, który rzeczywiście musi tutaj biegać. Bez w zasadzie żadnej inicjatywy, bez celnego strzału. Ja dziesięć, się zacząłem zastanawiać, bodań, ja dałem, a ty się zastanawiałeś, dlaczego piłka? Ale idziemy sobie zobaczyć. Ale w nieco, w nieco szerszym kontekście wydaje mi się, że to było najsłabsze zgrupowanie Karola Światowskiego w ogóle, od kiedy przyjeżdża na reprezentację. Co nie zmienia faktu, że wypracował sobie na tyle mocny kredyt zaufania w ostatnich latach jako taki typowy piłkarz reprezentacyjny. Często gra w średnich klubach, ale pokazujący w reprezentacji bardzo wysoki poziom, że wydaje mi się, że to jakoś znacząco nie popsuje tej jego pozycji. Natomiast te dwa mecze nie były udane i to dzisiejsze spotkanie też, ale wydaje mi się, że to był Jeden z takich meczów, w których, które Karol Świderski umieści bardzo wysoko albo bardzo nisko w rankingu, takich spotkań, w których grało mu się po prostu najgorzej, że po prostu czujesz, że to nie jest twój mecz, że gdziekolwiek się pojawisz, to cokolwiek zrobisz, to ci nie wyjdzie i wydaje mi się, że to był mecz z tej serii Karola Świderskiego. No ogólnie Karol znalazł się w takim trudnym położeniu. Zmiana klubu, tam nie ma pewnego miejsca w serie, w serie A i gdzieś to widać w meczu. To znaczy, biorąc pod uwagę ten dwumecz ze Stonią, i walią, to może była, nie wiem, jedna, dwie sytuacje, takie, w której było widać jakąkolwiek nić porozumienia między nim a Robertem Lewandowskim. Wydawało się, że to jest najlepsze dopełnienie Roberta Lewandowskiego, ale wydaje mi się, że on zupełnie nie był wsparciem dla, dla lewego, ale to też jakby działało. W dwie strony. Więc u mnie to jest nota cztery najniższa w zespole obok Jana Bednarka, który też miał, też miał czwórkę. No dużo więcej myślę, wymaga sam od siebie. Karol Świderski. Bo ten duet napastników z takim rywalem już strzelił bramkę. Lewandowski hmm. podawał do świderskiego i świderski strzelił, więc. Mogą być wykorzystani lepiej, mogą grać lepiej, bo Lewandowski też grał fatalnie, ale to przejdziemy do tego. Ja mu dałem piątkę, ale wiem dlaczego, w przeciwieństwie do Łukasza, dla, dlatego że sobie założyłem, że jeśli awansujemy, jeśli, jeśli tam wygramy my mecz w oceniamy, nie. to nie dam żadnemu, poczekaj, nie dam żadnemu polskiemu piłkarzowi poniżej piątki, no dlatego że tak założyłem. A dlaczego tak założyłeś? No, bo dlatego, Bo miałem bo, taką ochotę, tak? ochotę. No, przyjąłem sobie takie założenie, no więc oceniłem go najniżej w zespole, ale na piątkę. No dostał Janek Bednarek piątkę, bo było trochę elektryki w defensywie, dostał on piątkę, bo nic nie zrobił z przodu. Wyjściową ocenę dał, dał mamy sześć, tak, więc to co, to, co mnie zdziwiło, że jednak... Wydaje mi się, że to jest taki napastnik, który potrafi pójść agresywnie na piłkę i że nie wykorzystał tego dośrodkowania. Ten mecz zupełnie moglibyśmy inaczej ocenić w jego, w jego wykonaniu. Musi się w każdej chwili spodziewać, że pójdzie taka piłka. No, gdyby tam była szybsza decyzja w głowie i pójście na tą piłkę przy dośrodkowaniu Slisza, to, to moglibyśmy mówić o, e, o innym występie. Dlatego w, tak. w takich sytuacjach no też napastnik no, musi kontrolować tą linię wspólnego. Tam naprawdę było na, na centymetry, że on się ładnie wkleił w tą linię. Tutaj może to, to, to zagranie było zbyt mocne, ale to, to jedyny taki, jak pamiętamy... Jedyny piłku, moment, z którego a, go tak ale tego, No właśnie, ogólnie wydaje mi się, że on był trochę tak poza grą w obu spotkaniach. Nawet ten, ten, ten mecz ze Stonią to był jeden ze słabszych naszych piłkarzy, no ale tak wybrał trener. Robię trudno teraz polemizować z jego wyborami, ale nie. oceniając piłkarzy indywi, indywidualnie, to wydaje mi się, że, że Karol na nic więcej swoją postawą zwyczajnie nie zasłużył. Ale zawsze może powiedzieć, że przynajmniej u mnie dostał taką samą notę jak Robert Lewandowski, gdyż Roberta też oceniłem na D4. Wydaje mi się, że łagodnie mówiąc, nie był to jego najlepszy mecz. Kilka razy piłka mu w łatwych sytuacjach odskoczyła. Oddał jeden niecelny strzał po rzucie. Rożnym, gdy powiedziałeś, że przegrał pozycję, no można było to chyba już. Jeszcze tam tak, za, za szesnastki. Tam. Jeszcze. A, z, tak, tak. No, ale to, no tak, tak, za szesnastki jeszcze natomiast no, nie był to piłkarz, który przed którym miała drżeć defensywa wali. Dzisiaj go widzieliśmy wycofanego część w środku pola, ale też ze stratami nawet w okolicach naszego pola karnego. U mnie czwóreczka. Wiesz co, ja też dałem piątkę jak Świderskiemu, natomiast jakbym mógł zmienić to pewnie też jak Świderskiemu czwórkę. Wiesz, byłem ciekawy jak ta współpraca ma wyglądać w tym spotkaniu. Kto ma iść za piłkę, kto ma iść pod piłkę. Były fragmenty takie, że Świderski, szczególnie jak ma piłkę, szedł z linię obrony, Lewandowski w ogóle był po, po prawej stronie boiska. Nie, nie byłem w stanie złapać momentu, w którym... Ale oni w ogóle nie byli ze sobą kompatybilni. Jedna nie? taka sytuacja była gdzieś tam, ale to chyba przypadkowo. Robert przyjął piłkę i, i akurat ta trafiła do, do świderskiego w środku boiska. E, I potem chyba Lewandowski poszedł, próbował, próbował dreblować, natomiast tą piłkę e, stracił. E, od takiego typu napastnika oprócz bramek oczekujemy też, że w tych trudnych momentach, w których tej piłki nie mamy, że on ją utrzyma. E, I w tym spotkaniu bardzo sobie robił. Miał dużo, dużo strat pod. E, naporem przeciwnika. Nie mógł znaleźć się chyba w tym, w tym meczu. Oceniłem go jeszcze piąteczkę pięterkowy, żeby on nie machał rękoma. A to zawsze gdzieś tam e, troszkę... Trwa, trwa głosowanie. Czy Lewandowski dźwignął mecz na tak 52% naszych widzów, na nie 48%. Czyli bardzo, bardzo wyrównane. Ale wiesz, czego to też może wynikać? Ja na przykład oceniając Roberta, dałem mu początkowo piątkę, poniosłem mu na szóstkę za to, że otworzył nam dobrze tę serię rzutów karnych. Dał drużynie spokój, takie wejście. Wiedzieliśmy, że on jak podchodzi do jedenastki, no to na 99% możemy być pewni, że No a pamiętasz mundial? No, pa no pamiętam, tak. ale ogólnie gdybyś sobie podsumował wszystkie karne, to, które on wykonuje ale pamiętam, bo... jak podchodzi w reprezentacji do z Meksykiem, nie no, strzelił. ale pod... tym bardziej słuchaj, tym bardziej do pierwszego to... z Francją nie strzelił. Nie, no, ale powtórkę. to był turbo trudny moment, no bo no, wyobraź dobrze. sobie teraz sytuację, w której on nie strzela tej 11 jeszcze, jeszcze Almeria chyba na po drodze tuż przed mundialem, prawda? Też nie tak, tak, tak. pożegnalny Oczywiście. Poza tym no słuchajcie, jak dałem Świderskiemu piątkę, no to musiałem dać Lewandowskiemu szóstkę. Yy, ale obie za wysoko. Tak. tak. Ale, ale <grym> dawaj, ale, ale... <grym> Paweł dawaj. U mnie cztery wyżej tylko dla świ niż świderski, dlatego że strzelił karnego. Ale może świderski jakby doczekał, też by strzelił. Nie no. Patrząc, gdyby był nauczycielem, to nikt by nie zdał na samej klas. Nie, dlaczego Ale już się zdaje. To właśnie. Ja ten Ale ludzie <grym> znowu jest, ale ludzie, to, chyba... ludzie czegoś by się <grym> nauczyli dzięki temu być yy, U mnie czwórka, trochę jestem zaskoczony, że. Lewandowski właśnie w tym aspekcie, o którym mówiliście, czyli utrzymania przy piłce wyglądał w tym meczu gorzej jednak niż w ostatnich meczach Barcelony. Ja nie chcę tu zestawiać Barsy z reprezentacją Polski, bo to są oczywiście dwa różne światy. Natomiast trochę w tym meczu Robert Lewandowski przypominał mi tego Roberta sprzed kilku miesięcy w Barcelonie, kiedy często raził właśnie tym pierwszym kontaktem z piłką, czy pojedynkiem fizycznym, których wtedy sporo przegrywał. Ostatnio poza tym, że w Barcelonie zaczął strzelać gole, to wygląda dużo lepiej pod względem fizycznym, nie przegrywa tak tych pojedynków. W ostatnim meczu z Atlético zdemolował Axela Wicela. Mam Mniej problemów technicznych i szczerze mówiąc miałem taką nadzieję, że przeniesie tę wersję na reprezentację. Nie zdołał tego zrobić, więc czwórka. Moim zdaniem słaby mecz. U mnie Robert Lewandowski jest trzecim najniżej ocenionym piłkarzem, czyli Bednarek 4, Świderski 4, Lewandowski 5, bo wydaje mi się, że w tym meczu mimo wszystko zrobił dwa razy więcej niż Karol Świderski. Ale no właśnie ogólnie też nie chciałem dać tu znaczenia. Ale ogólnie go. jestem zdania, że nasza linia ataku no, zawiodła całkowicie w tym, w tym spotkaniu. Ta sytuacja, którą miał, Robert po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego. No była wyborna dla napastnika światowej klasy. Trochę mi Robert przypominał te swoje występy z reprezentacji. głaz końcówki poprzedniego roku, kiedy nie był w stanie Utrzymać się przy piłce nie dawał zupełnie takiego momentu oddechu, wytchnienia. W takim meczu to było szalenie istotne. Też zestawiam go z Kiferem Murem i myślę sobie, że dużo więcej na reprezentacji Wali dał swojej reprezentacji w tym meczu, pomimo tego, że jest piłkarzem. O cztery klasy słabszym od Roberta Lewandowskiego niż Robert Lewandowski naszej kadrze. No to, to fakt, że wykonał tego pierwszego bardzo ważnego karnego, też wygrał losowanie, bo ci, którzy wygrywają losowanie częściej. <grym> czy kończą. Siedem, siedem no Kończą serię, nie, kończą serię jedenastek, ale to już, że tak powiem, to, to pomijam, bo, bo Robert, Robert Lewandowski, poza tymi drobnymi wyjątkami, to z szutów karnych myli się bardzo. Bardzo rzadko, więc ja niczego innego tutaj się nie spodziewam. Ja nie, jak Gola po nim. Czy, czy to jest moje mylne wrażenie, ale wydaje mi się, że Lewandowski przy tym rzucie karnym zastosował jeszcze bardziej tryb slow motion niż, niż przy okazji wykorzystywa wykonywania i wykorzystywania też poprzednich jedenastek. On zawsze robi. Tak, z tych to japońskich takie... filmów, animowanych. Tak, tak zawsze robi trzymany miecz. Wstrzymanie się przed <laughs> wykonaniem, przed samym kontaktem. <laughs> Pokaż jeszcze raz wstrzymany miecz, proszę. <laughs> Okej, <Okay>, takie jest <to laughs> podobne do pogby. Nie, tak bo jest, ja teraz tak. akurat oglądam tego yy, y, błękitnookiego okiego bardzo Dobry film zresztą. Serial. No, I z no. mi się tak skojarzył. No ale w każdym razie wydaje mi się, że te jednolickie wykonał Robert Lewadowski trochę wolniej, że jeszcze dał sobie ten mini ułamek sekundy, żeby. Już zanim ruszył, to Ward się rzucił, tak szczerze mówiąc. Tak, tak, tak. E, jako, że zbliża się pierwsza w nocy, to proponuję. E, Rozstać. Nie, proponuję przyspieszyć przy, e, przy rezerwowych, to znaczy nie omawiać ich aż tak dokładnie. Ja powiem, że u mnie tak, Piątek ma pięć, Romańczuk pięć, Salamon ma 6, ale powinien mieć 7, więc nie wiem ma 6. I Szymański ma 5. Ja mam szósteczkę dla piątka, wyjściowa Romańczuk 6, Szymański 6, a Salamon siódemkę. Bo w takim momencie, w którym on wchodził jako obrońca, to, tak. nie, to nie jest fajna zmiana. Tam odpowiedzialność na nim była, była bardzo duża. Bezbłędny praktycznie. I w pojedynkach, i w wyprowadzeniu piłki grał bezpiecznie, ale, ale taki, taki spokój wprowadził i ocenił go na. Na siódemkę. To u mnie dokładnie to samo co u Łukasza, czyli piątek 5, Romańczuk 6, Szymański 6 i Bartosz Salamon 7. Naprawdę bardzo doceniam jego wkład w ten bezbramkowy remis, bo to była mina wejście w takim meczu, w takiej, w takiej minucie, a naprawdę podobało zadaniu. U mnie piątek 4, Romańczuk 5, Salomon 6, Szymański 5. U mnie Salamont 7, Piątek 6, niech będzie wyjściowa. Miał jedną taką fajną piłkę w okolicach pola karnego. Tak. Wypuszczając już kurczę, pamiętam Tak, w przy linii końcowej. Tak. Przemka Frankowskiego? Chyba Przez... tak. To była najlepsza akcja polskiego napastnika w tym meczu. Ta, no to, pra, to prawda, to prawda. Dlatego należy, wydaje mi się, to docenić. Sebastian Szymański, nota wyjściowa. Tam nie było też tak dużo czasu, żeby tych piłkarzy ocenić. I Taras Romańczuk też dał jedną fajną, mm -hmm. taką otwierającą piłkę w pole karne. Ty mówisz, że chyba najlepsza piłka w tym meczu naszych pomocników to Taras Romańczuk. Taras Romańczuk, no, Tak, no właśnie. Tak, 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 tak. Ja takich piłka. podań na przykład oczekiwałem od Piotra Zielińskiego, jakie dał Taras Romańczuk. A Bartosz Salamon wydaje mi się, że to jest taki po prostu obrońca formatu podstawowego składu reprezentacji Polski. Niezależnie od tego, czy gra w polskiej ekstraklasie, czy, czy gra w seria, czy gra gdziekolwiek indziej, on po prostu daje to radę. To jest, na jest taki obrońca, mikro... na którego jako napastnik nie chcesz grać. Tak. Patrzysz na niego i myślisz o Jezus. Znowu ten. A no, ale potrafi ty... jeszcze grać piłkę. No tak, ale też mi się wydaje, że jego jednak cechuje taka odpowiednia pewność siebie. A to jest warunek konieczny, że on nie ma jakiejś gonitwy myśli w głowie, że potrafi siebie ukierunkować w dobrą stronę, jak wychodzi na boisko. Ja wszystkim Szczuski, oprócz Salamona, który dostał siódemkę. Wydaje mi się, że wejście w takim momencie meczu pod taką presją, kiedy, kiedy wiesz, że prawdopodobnie czeka cię dogrywka, ale najpierw do tej dogrywki trzeba też pomóc zespołowi hmm. dojechać i udźwignięcia tego psychicznie, to choćby za samo to zasługiwał na, na podniesienie tej noty. Zdecydowanie najlepiej ze wszystkich defensorów się dzisiaj zaprezentował. Mm -hmm. No i teraz musimy przejść do, do euro, no bo awansowaliśmy mm -hmm. na euro. Jed, jedno słowo mojego komentarza co do waszych not. Uważam, że gdyby to był pierwszy mecz eliminacji i byśmy zagrali na 0-0 bez oddania celnego strzału, to te, no te noty byłyby zupełnie inne. No tak, ale, ale z drugiej tutaj... strony musisz ocenić też, musisz osadzić to w okolicznościach meczu, co on, on daje. No i mnie się wydaje, że tak. No, wydaje mi się, możesz, że udzieliła możesz, wam nie... się troszeczkę euforia i, e, i, i awans na no, no, ale wiesz no, co ale Nie, tylko szczęsny powyżej wyjściowej. Upa, u Pasza nie ma euforii, ale nie u ciebie nie, nie 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 tak. nie Paweł. Paweł już wie, co nas czeka, co, co nas czeka na paweł turnieju. Paweł szczęsny, jednak piątka, co? Bo awansowaliśmy słuchajcie, nie, awansowaliśmy ja wiem, na turniej, my. ale jeśli tak będziemy grać na wielkim turnieju. To skończy się podobnie jak w ostatnich latach, czyli wracanie do Polski może się odbyć na terminalu numer dwa, a nie tym, a nie tym głównym. Zwłaszcza, że rywale, jacy nas czekają, nie są zbyt łatwi. Dokładny terminarz wygląda następująco: zaczynamy meczem z Holandią 16 czerwca o godzinie 15 w Hamburgu. 21 czerwca gramy z Austrią o godzinie 18 w Berlinie. I 25 czerwca gramy z Francją, mecz o wszystko, e, o godzinie 18 w Dortmundzie. E, no, jak sami widzicie, zresztą to już było wiadomo od dłuższego czasu, e, łatwo nie będzie, może dobre jest to, że akurat z Francją gramy na sam koniec, a nie na początek e, i jest szansa, że coś tam jeszcze będzie się działo. Nie ma co się oszukiwać. No, myślę, że koledzy. No, 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 trzeba, tak trzeba spojrzeć w prawdzie w oczy. No, to, to, że my jesteśmy w tej grupie, to, to raczej no, jest powód do radości dla Holandii, Austrii i Francji. Austria jest już obecnie na zupełnie innym poziomie, Real Rangnik całkowicie zawiódł w Manchesterze United, ale widać, że do Austriaków jest w stanie dotrzeć i to jest naprawdę mocna drużyna. Zresztą jak prześledzimy ich wyniki w eliminacjach, no to one są doprawdy imponujące. Więc ja tutaj w wariancie optymistycznym zakładam, że zdobędziemy. Nie wiem, trzy punkty w tej, w tej grupie. No nie chcę po prostu wykazywać się takim fałszywym optymizmem, bo, bo uważam, że podstawy do tego są bardzo wątłe. Ma czas teraz, Michał, probierz, żeby udowodnić nam i wszystkim, że ten mecz z Walią był tylko jakby środkiem do celu i że musieliśmy zagrać tak brzydko i tak paskudnie i tak nieciekawie, żeby na to euro się dostać. No, nie chcę powiedzieć kuchennymi drzwiami, bo szanuję kuchenne drzwi, yy, tylko no, tak jak powiedział Leszek Milewski, jak, jak, jak szczur do kanału, żeśmy się troszeczkę, troszeczkę wjechali. I, yy, <grym <grym i, <grym I jesteśmy na tej Widziałem to na czasie, że przecisnęliśmy się jak szczur przez yy, ka, yy, tą kratkę kanalizacyjną. Tak, no, tak jest. Natomiast jeśli, Michał, probierz tymi dwoma meczami towarzyskimi. Z grupowaniami i z grupowaniem, czy tam jedno będzie, czy dwa, nie zbuduje nic, i my zagramy w taki sam sposób jak z value, To skończymy tę grupę z bilansem 0,8 w optymistycznym wariancie, że Francji się już nie będzie chciało. Przed chwilą widzieliśmy listę wszystkich uczestników Mistrzostw Europy. Całą Europę. E, awansowała Gruzja po raz pierwszy. Gdyby Gruzja nie awansowała, byłyby to. Pierwsze w historii mistrzostwa, na których nie ma żadnego debiutanta, ale jest Gruzja, ponieważ wyeliminowała Grecję. Zresztą też musimy brać pod uwagę, w którym momencie Michał Prawie tę reprezentację. Ile miał czasu i co musiał sprzątać. Tam przyjazne na reprezentację i reprezentantów, i trenera, to nie była czysta przyjemność. To nie było tak, że świeże powietrze, wchodzimy i teraz próbujemy coś, coś budować, jakieś warianty gry. Nie wiem, ile miał treningów razem. 10, może 12 i to więcej pewnie rozruchów niż momentów na to, żeby, żeby popracować. Ja mu, ja mu daję czas. Miał za zadanie awansować z tej grupy obojętnie jakby to się, z tej grupy, z tych branży, obojętnie jakby się to nie wydarzyło i, i taka tak naprawdę ocena Michała Probierzej i tej reprezentacji, czy zrobiła krok do przodu, e, będzie pewnie po, na, na pierwszym spotkaniu. Znaczy, wydaje mi się, że ważnym aspektem jest to, że znowu gdzieś stworzyła się drużyna, że oni jednak e, potrafili Przejść tę bardzo długą i wyboistą drogę, którą tak naprawdę sami sobie stworzyli. Naważyli piwa i potrafili je, je wypić, i, i wydaje mi się, że to znowu jest szansa na to, że że to będzie taka drużyna, a nie tak każdy będzie ciągnął ten, ten wózeczek w swoją stronę, bo to mi się w tej reprezentacji ostatnio nie podobało. I powiem szczerze, że ja straciłem do niej dużo, dużo sympatii, ale dzisiaj doszło do pewnej takiej rehabilitacji, więc przynajmniej jest nadzieja. No w sumie jest to bardzo miły. Dzień. Właściwie to już było wczoraj, tak? Że awansowaliśmy do Mistrzostw Europy, ale w sumie tak. ja bym nie chciał. Nie ja, znaczy, do pracy. Wie? Tak, ale uważam, że najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to teraz rozbudzać w nas jakiekolwiek. E, to się chyba dzień. nie uda, Andrzeju, gdyż zaglądam na e, sądy na naszym czacie. To zostaniemy mistrzem I Europy. Tam jest, stąd, tak? Na euro jedziemy po wyjście z grupy, 19%, budowę kadry na kolejne lata, 26%, medal. 14%? Uniknięcie kompromitacji, 42%. A więc uniknięcie kompromitacji plus budowa kadry na kolejne lata to jest łącznie 68%. Mówiąc krótko, nikt się nie spodziewa niczego dobrego po tym turnieju. E, oczywiście teraz, bo jak przyjdzie czerwiec, to te nastroje się zmienią i najpierw będziemy się cieszyć nadchodzącymi meczami, a potem. To, to jest fajne. Wkurzać, że nie Ja wyśle. myślę, że te nastroje się cieszy... będą zmieniać im bliżej meczu, bo im bardziej będą, będzie wzrastał jest... procent w organizmie. Ale czy to nie jest najlepsza możliwa grupa, żeby pojechać i pograć w piłkę? Przecież nikt niczego nie żąda od tej drużyny. Michał Probierz nie zostanie zwolniony po tym turnieju, no chyba, że przegra wszystkie mecze 0-6, ale yy, nawet jakby skończył tą grupę z zerem punktów. To masa osób powie, no dobra, no Ty, Chyba, że się zmienia po drodze w jakichś dziwnych okolicznościach władze w PZP. Nie, no, ale na razie nic na to nie, nie, nie zapowiada Bo no. wydaje mi się, że Cezary Kulesza też swoją posadę po prostu uratował tak naprawdę tym meczem. Nie wiem, czy w razie odpadnięcia reprezentacji Polski, czy czy utrzymałby to stanowisko, czy ten brak zaufania do Kulaszy nie byłby po prostu zbyt duży. Ja uważam, że je, jeśli miałbym tutaj oddać głos, a oddałem też, to na uniknięcie kompromitacji. Natomiast wydaje mi się, że my tam jedziemy tak naprawdę po to, żeby odzyskać taki pozytywny vibe wokół tej reprezentacji. Bo mam wrażenie, że ta reprezentacja od afery premiowej i w dużej mierze przez aferę premiową po prostu ludziom zbrzydła i reprezentacja tak. i poszczególni piłkarze, a ostatnio gdzieś powolutku zaczyna się trochę taki entuzjazm odradzać. On oczywiście nie jest jeszcze wielki. Natomiast ja się cieszę, że będziemy mieli całą tę grzałkę nawet. Tak. Piłkarze zjedli śniadanie i tak dalej. Wiadomo, że to wszystko jest karykaturalne, momentami zabawne, natomiast koniec końców fajnie, że będzie jakieś podtrzymanie albo odbudowa mody na piłkę nożną w Polsce. No my tego potrzebujemy po prostu, bo ostatnio atmosfera była od dłuższego czasu... Słuchajcie, przebowa. kiedy człowiek zakochuje się w piłce nożnej? Podczas czas wielkiego turnieju. turnieju. No ja pamiętam Espania 82, potem był jeszcze przez Meksyk 86, więc to nowe pokolenie kolenie ludzi zainteresowanych piłką nożną będzie miało szansę przeżyć swoją imprezę i chyba daj nie, Bóg, żeby to tak się... Chyba nie ten turniej, Andrzej. Tak. No ja, znaczy, <noise> tak, ja nie jestem, żeby było jasne, ja nie jestem optymistą, ale z drugiej strony myślę sobie, dzisiaj tak patrząc na te całe eliminacje, że może lepiej dla nas, że my weszliśmy... Tą tylną furtką, bo jakbyśmy wygrali swoją grupę, a w sumie na to się nastawialiśmy, to znowu okay. wszyscy by uważali, że my pojedziemy na, na euro i coś, tam, i coś tam zwojujemy. Więc my po prostu startujemy do o, mistrzostw Europy z pozycji takiego outsidera w tej, w tej grupie i w ogóle nie mamy żadnych podstaw, by na to patrzeć inaczej. Ale paradoksalnie to nam może pomóc. Ale fa fajnie będzie ży żyć tą nadzieją, że. A może się coś uda, oczywiście pewnie się nie uda. Natomiast. Nie wiem, od niedzieli do do czwartku żyliśmy na mundialu, nadzieją, że uda się z Francją. Nie było na to żadnych hmm. podstaw no i się nie udało, ale jednocześnie nie było aż tak źle. Zagraliśmy tam to, najlepsze, to minuty, najlepsze minuty w tym turnieju. Myślę, że teraz jest czas, żeby uruchomili się wszyscy ci, którzy już zastanawiają się nad stylem, w jakim zagramy, bo mówicie o. Znaczy aferze... Mówicie katyfone. o aferze premiowej, ale tak naprawdę no, bardzo dużo mówiło się podczas Mundialu w Katarze na temat tego właśnie stylu, w jakim gra reprezentacja Polski. Nie ma za dużo czasu na wypracowanie jakiegoś stylu. Nie widzieliśmy go dzisiaj w meczu w, w, w tym finale Barażu przeciw. Żeby, żeby Polacy, nie wiem, żebyśmy powiedzieli, w, określili bardzo jasno styl, w jakim Biało-Czerwoni ten mecz zagrali. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, Michał Probierz nie miał, nie miał dużo czasu, nie obejmował tej kadry w euforycznym stanie. Dla nas to już będzie ważne, jeśli piłkarze reprezentacji przyjadą, będą jednym organizmem, będą się cieszyć, że dostają powołania, będą stanowić jakąś grupę, pokażą się nowe postaci, mówi, dużo ciepłych słów poświęciliśmy Piotrowskiemu, a niech takich piłkarzy jak Piotrowski Slizch będzie więcej w tej reprezentacji. I no kurczę, w ogóle zastanawiają się nad tym, bo czasami słyszę gdzieś takie głosy, po co tam jechać, mamy taką Piotrowski grupę, to populizm. ale to jest bełkot po prostu, my potrzebujemy tego, żeby, bo jakby bycie jakimś tam poważnym państwem w Europie, to też powinno być w jakiś sposób odzwierciedlone w sporcie. Musisz być na jednej z największych imprez. A poza tym, w zaś, na po kolejnych eliminacji, ale tego, jak będziesz rozgrywać? Po prostu jedźmy tam z takim nastawieniem, że może uda nam się sprawić miłą niespodziankę i a tyle. może tyle. nie ukaże podbić podbije warto. To tak mówiło o stylu. Ja tu nie oczekuję żadnego stylu, takiego ofensywnego, <laughs> że będziemy mieć nie wiadomo jaką przewagę. Dzięki, albo to musisz stać ten mecz. Wiesz co? No, Jest to, ale mi się wydaje. Ja bardziej my w, z tym przeciwnikami z którymi będziemy grali, to będziemy musieli się dostosować do nich i spróbować wyeliminować ich najlepsze atuty, a nie żeby pokazać, nie wiadomo, jaką gamę umiejętności naszych. Bardziej to będzie analiza przeciwnika i no dobra, próbowanie prosto, wykorzystać Ale poczekaj, jak spojrzymy sobie teraz na tę reprezentację, to masz paru gości, którzy yy, no, potrafią zagrać ładny futbol. To jest Zalewski, to jest Piotrowski, yy, chwaliliśmy Frankowskiego, uważam, że Panowie, w meczu z Walią zupełnie modem, nie dojechał atak, ja tak, prawda? No trzeba, trzeba też więcej oczekiwać od naszej pierwszej, pierwszej linii, no bo to są ci ludzie, którzy mają nam dawać w meczu fajerwerki, więc to jest materiał do przemyślenia. No, jeśli, jeśli zagramy to, że jak Świderski, Lewandowski, Piątek i pozostali. Jeśli zagramy tak jak na poprzednim Euro i dołożymy do tego Szczęsnego, który broni, to będzie naprawdę dobrze. To będzie naprawdę turniej. bo Mundial 2022, Euro 2021 rozbiło się o to, że tutaj Szczęsny bronił, a tutaj nie bronił. I nie wiem, jeszcze po, pewnie na Euro 2012 też się rozbiło właśnie o to. Więc jeśli... I ja miałem... Te... To odpadnięcie z Euro 2021 yy, bolało, ale... Co się jednak po sobie zostawiliśmy? Nie było aż takiego, takiej bryndzy, takiego żygu, jak, jak w Korei, jak w Niemczech, tylko ta drużyna na, naprawdę grała fajnie, nie broniła nic a nic, ale zremisowała z Hiszpanią chociażby. Ale ty, tak? chociaż mi, chodzi, chodzi mi hmm. chociaż taką jedną, ładną, małą, fajną historię, i mówię, jeśli szczęsny będzie bronić tak jak teraz, a my zagramy tak jak tam albo podobnie, to będzie przyzwoicie. A mnie też się w sumie spodobała odwaga Michała Probierza, bo wiele osób uważało, że, że zagramy tak bardzo defensywnie. Ja tego wcale tak, tak nie odbierałem, więc tutaj też taki kolejny nie plusik. Nie ma murowania. Nie, nie to jest nie kolejny, kolejny plusik przy, przy trenerze Probierzu, bo on po prostu się no, tym dwumeczem obronił tak, na w świecie. Znając Jeśli chcecie Michała Michała chwalić Michała Probierza, no to trzeba zwrócić uwagę na tweet Piotra Wołsika, który jest z Białego Stoku. Nasz kolega Piotrek. No i Białystok przeżywa swoje wielkie, wielkie chwile. Zobaczmy tego tweeta. No już się boję. Selekcjoner Białystok, Biały Białystok, lider ekstraklasy, Białystok, półfinalista Pucharu Polski, Białystok, wiosno, ach to ty. I Michał probierz z cygarem oraz szklaneczką whisky. Mam dla was garść statystyk od Cezarego Kawęckiego z Twittera, z Otóż po dzisiejszym meczu wciąż Jakub Błaszczykowski jest jedynym piłkarzem w historii reprezentacji polskiej, który nie strzelił rzutu karnego w serii jedenastek. Jedynym. No to jest niesamowite hmm. na swój sposób, bo podejrzewam, że każda nacja ma gigantyczne nazwiska i to sporo takich nazwisk, które nie wykorzystywały A u nas jedenastek. tylko Błaszczykowski i to w dodatku kardy który powinien być powtórzony, więc w ogóle nie no powinno oczywiście. się tam... Może jeszcze cały cały czas, powtórzą. Nie cały wiadomo. czas czekamy, aż powtórzą. Natomiast w kontekście Michała Probierza... No to właśnie on... w kontekście Michała Probierza chciałem dać drugą statystykę Zarego Kawęckiego. Otóż to już oficjalne. Tylko dwóch selekcjonerów reprezentacji Polski w historii nie przegrało żadnego z pierwszych sześciu meczów. Wojciech Łazarek 8687 i Michał Probierz 2023-2024. Michał Probierz na 100% za chwilkę będzie udzielał wywiadów. Trochę w takim tonie jak te nasze wywiady z selekcjonerem, kto nas krytykuje, tu krytykują, tu mówią, tu pisali, tu mówili, a wydaje mi się, że. Koniec końców on powinien po prostu zostać za tę pracę doceniony i mam nadzieję, że on też wyłączy właśnie taki tryb, który ostatnio jednak niejednokrotnie prezentował, że widział krytykę nawet tam, gdzie jej nie ma i jeśli my zwracamy uwagę na to, że reprezentacja Polski nie rozegrała wybitnego spotkania z Walią, to absolutnie nie po to, żeby czepiać się akurat Michała Probierza, bo wydaje mi się, że w kontekście selekcjonera akurat tutaj padły jednoznacznie pozytywne słowa i doceniliśmy właśnie te jego autorskie pomysły, natomiast jeszcze w kontekście piłkarzy, którzy mogą jakoś zaznaczyć się w naszej reprezentacji i mogą próbować wnieść naszą reprezentację na wyższy poziom, to nie wiem, może to jest marzenie ściętej głowy, bo jestem wielkim fanem tego zawodnika, byłem wielkim fanem przed kontuzją, no ale Jakub Moder za kilka miesięcy będzie też... W trochę innym rytmie, zapewne mam taką nadzieję, niż teraz. Odpalenie Modera teraz kadry meczowej, nie ukrywam, że było dla mnie szokujące i pierwsza myśl, jaka pojawiała się w głowie... Na niego opowie, chyba było... też, jak tak patrzyłem Widziałem, na niego. Widziałem, zauwa zauwa znaczy, zauważyłem. Ale dla czy on jest tak ale... w stanie na treningach, że, że Probierz odpalił tak ważnego, tak dobrego zawodnika i to jeszcze w kontekście, w kontekście starcia z takim rywalem. też pokazuje siłę Michała Probierze, że on się nie boi kontrowersyjnych tak, ruchów, tak, tak. wziąć Łomajczuka, a odstawić Modera. To nie jest decyzja na krótkim Tak, tak naprawdę czy... nie miałeś czasu, żeby coś zepsuć. Tak. Po tym meczu ze Stonią miałeś rozruch, w samolocie posiedzieli półtorej godziny dłużej niż powinni. Nie byłeś w stanie nic zepsuć. Po prostu wymyślił sobie taką koncepcję i to mu zagrało. Ale to też mi się podoba u trenera Probierza, że on nie słucha tych wszystkich potrzebów z zewnątrz. On po prostu ma jakąś wizję, ma ludzi, którym ufa i dlatego dzisiaj znowu zagrał Świderskiego, bo chociaż w meczu ze Stonią szło mu średnio. I to mi się, to mi się podoba. Jak masz nie wiem, przegrać, jak noga ci się powinie, to przynajmniej miło jest na końcu sobie pomyśleć, dobra, to jest tylko moja wina, a niepotrzebnie tam się wsłuchiwałem w jakieś budki, z których suflerzy mi mówili, tego powołaj, albo ten nie gra, a ten, ten pójdzie na, na trybunę, więc jakby tę taką niezależność Michała probierza w tych, w tych decyzjach personalnych bardzo bardzo cenię, chociaż nie ze wszystkimi się zgadzam, że było jasne, bo dla mnie to też było dziwne zaskakujące, a może wręcz szokujące, że dzisiaj Jakub Moder wylądował na trybunach. Ale na no, koniec końców to wynik determinuje wszystko, tak jak mówiliśmy o pozytywną zmianę. To to nie martwiło, że przed tym meczem, że trener Probierz nie, nie miał takiego, nie, nie kojarzył mi się w ogóle z trenerem, któremu można dać 1, 2, 3 mecze i on ci od razu zrobi wynik i, i nie wygrywa takich dużych, ważnych meczów, no bo przecież już miał mecz, tak naprawdę o awans z Mołdawią. To go zremisował. Potem był też remis z Czechami. Pamiętamy jego przygody w Europie. Tam była porażka z Irtyszem, porażka z. Szwedami. Jesteś po, pamiętliwy, Jezu. Po, 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 po po raz, Szwed, tysz, mu dziś. Ale spróbuj no. wyciągnąć się dobre momenty. No właśnie, ale no, no i właśnie do tego zmierzam. Nie, nie. Po, po, ja, po, raz... ja myślę, że Michał Prowierz ci to wszystko przypomni, wiesz? Tak. Przy okazji jakiejś... Wygrał, 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 wygrał w Europie z Litwinami, ale potem dziennikarze z Litwy oskarżyli tych piłkarzy, że postawili over na Jagielonie. Natomiast <laughs> <laughs> fajnie, <laughs> że <laughs> teraz zagrał ten jeden konkretny mecz i go wygrał. Nie, nie ma żadnych tam, nie ma żadnej porażki. Yy, tylko jest. No, ten jeden, jeden mecz wygrał. Ale no się tylko z... występuje w naszym studiu w roli Marudy, po to go zaprosiliśmy i świetnie wywiązuje się z tej roli, <laughs> trzeba cool. to przyznać. A ja chciałem do naszego programu, do naszej rozmowy, e, zaprosić jeszcze kibiców. E, na chwilę otworzymy nasze linie telefoniczne. E, pokażemy. Teraz numer telefonu, pod który można do nas dzwonić. Proszę bardzo, już jest na ekranie 22 10 32 000. Aż musiałem tak oczy zmrożyć, ale dobra, przeczytałem. Ja się zastanawiam, jak Michał Probierz będzie zarządzał zespołem, bo wiemy, że on jest takim... Szkoleniowcem, który lubi budować ten syndrom oblażonej twierdzy. często zna znajduje właśnie jakiś takich wrogów. No, ludzie mówią, właśnie ktoś napisał, ktoś powiedział <sum> kiedyś tam, a do końca nawet podejrzewam, że nie wie, kto to był. Może wie, ale nie chcę zdradzać. Natomiast zarządzanie reprezentacją podczas wielkiego turnieju. Zwłaszcza pod względem takim, że kiedy ten turniej się zbliża, to narastają też oczekiwania kibiców, nawet jeśli to są bardzo wymagający przeciwnicy, tak jak w naszej grupie, to jest zupełnie inna para kalorzy. To znaczy to jest zupełnie inna bajka. On się... On się Teraz dopiero zderzy no, z takim ciśnieniem, jakiego nigdy w swojej trenerskiej karierze nie miał. I zastanawiam się, czy będziemy tego ugładzonego trenera oglądać, bo jak był w godzinie zero, twoim gościem. Był bardzo stan, ugładzony. Jak to, by, to, to trochę mówił, jak, jak brzmią te tweety Cezarego Kuleszy. Ale myślę, że. jak to niego doradcę. Jak to ciśnienie w tej, w tej komorze zacznie na niego działać mocniej to, to nie chce mi się wierzyć, żeby w pewnym momencie Michał Probierz nie pokazał takiego prawdziwego siebie, który, który się odpala, właśnie, którego, którego znam z meczu w Ale to dzisiaj no on miał najtrudniejszy mecz, bo jedziemy na Euro, już znamy grupę, mówiliśmy o tym, czy ty się nastawiasz na to, że my wyjdziemy z grupy, bo ja się na to nie nastawiam. Uważam, nie, że żalem. każdy punkt zdobyty będzie naszym sukcesem. Tak do tego podchodzę. Gdyby dzisiaj odpadł Michał Probierz, to prawdopodobnie już musiałby szukać nowego selekcjonera Cezary Kulesza. A tak wygrał i Michał Probierz, i wygrał obecny prezes PZPN. Można się zgadzać, nie zgadzać z jego werdyktem, ale koniec końców wychodzi na to, że wskazał właściwego człowieka, chociaż można było mieć co do tego wiele wątpliwości i uznać, że był lepszy. Kandydant, Ale wiecie jak, mówisz, Ale wody, jak że... wyglądają zgrupowania reprezentacji polskiej przed wielkimi turniejami, no począwszy od 2002 roku. To zawsze, jest gorączka, to zawsze, to zawsze jest gorączka, to jest zawsze jest gorączka, nasze są przepychanki, zawsze są jakieś wojenki na linii media, piłkarze, media, selekcjoner. Ale w sumie Ale probierz, wiesz, to... probierz tak nie wojuje z dziennikarzami, mimo że jest taki oschły i nie zawsze udziela nie. merytorycznych odpowiedzi, to w ogóle nie wojuje. Ale wiesz co, on umie w tą grę grać chyba jak żaden inny trener. Eee, tak. ma... Skórę, tak mi się wydaje, twardą. Jak on wojuje z, z słabymi dziennikarzami. Wybiera sobie takich, za którymi, którzy nie mają specjalnego posłuchu, i bardzo chętnie wchodzi z nimi polnika. w polemikę, w utarczki. To gdzieś jest pokazywane na konferencjach, ale z tymi dziennikarzami, którzy mają większe nazwiska, większe zasięgi, to on zazwyczaj żyje dość dobrze. Zobaczymy na tą sytuację, jak nas wypuścił. Przy powołaniach, że jeden nieoczywisty zawodnik, jakaś tam puszcza nie. Może nie jakaś tam, ale puszcza nie była grana, Dzwoni do trenera, może ktoś spuszczy. Umie w to tam, bo umie Michał umie w to grać. Odbieramy pierwszy telefon, halo? halo. halo. Cześć, witam. Cześć, cześć. No dawaj, jesteś na antenie. Hm. Dobra, mam pytanko. Jak zapatrujecie się na zdobyć punktową na tym euro w naszej grupie. Czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby urwać ten chociaż jeden honorowy punkcik? No, szansa jest zawsze. Ale, no, no, nie bądźmy e, aż takimi pesymistami, że Polska nie jest w stanie urwać punktu z, z Austrią. No, bez przesady. E, ja uważam, że naszym celem z Austrią jest zwycięstwo. E, nie mówię, że będzie łatwo, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie myśleli o tym, że Tutaj trzeba pomyśleć o swojej szansie. Na... Nie, no możemy ja sobie... Myślę, tą Holandię też yy, nie uważam, że będziemy dominować i pe z pewnością wygramy, ale też graliśmy mecze z Holendrami, że to nieźle wyglądało. Oczywiście inna, inny moment, natomiast Holandia najbardziej wiadomo, no, boimy się Francji, ale, ale Holandia ja nie patrzę, też nie że... jest taka, która nas zgniecie i rozbije 3-4-0. Tak ja nie wydaje. patrzę na to przez pryzmat punktów. No Dzisiaj podawanie punktów na, na Euro byłoby szaleństwem. Ja bym chciał, żeby te reprezentacje, które tak odetchnęły z ulgą, że są z nami w grupie akurat yy, dzisiaj wieczorem, czy tam dzisiaj już prawie nad ranem, to żeby się lekko zdziwiły, żeby, żebyśmy po prostu po, po, potrafili pokazać yy, kawałek dobrej piłki przeciwko tym zespołom, a czy zdobędziemy dwa punkty, czy trzy, czy wyjdziemy z grupy. No jesteśmy najsłabszym zespołem w tej grupie dobrze i nie ma co czarować. Dobrze byłoby zagrać jak Węgry na poprzednim euro. Oni tam mieli cholernie trudną grupę, a byli bliscy wyjścia. No i też zagrali, z tego co sobie przypominam, taki futbol raczej optymistyczny Węgrzy. Więc ja też to chciałbym zobaczyć w wykonaniu naszej reprezentacji. Czy wyjdziemy, czy nie wyjdziemy z tej grupy? No że tak powiem, każde rozstrzygnięcie przyjmę, ale nie chciałbym, żebyśmy tam wyszli. wojsko z saperkami i żebyśmy się okopywali na, nie wiem, głębokość pięciu, pięciu metrów. A ja bym okay, chciał to... jakiegoś nieoczywistego bohatera tej reprezentacji. Nawet po przegranym czy zremisowanym meczu, żeby. Maciej Musiałowski. Żeby został Mateusz. żeby. Mateusz, żeby... Tak. Żeby, żeby została... Maciej to tak, tak, no właśnie, aktor, Żeby została odkryta po prostu jakaś postać tak jak Bartek Kapuska na początku na Euro 2016, a może, może jakiś ligowiec, kto wie, no może Bartosz Salamon rozegra jakieś nieprawdopodobne spotkanie na, na któregoś z reprezentantów Holandii czy reprezentantów Francji. No różne rzeczy się dzieją na, na wielkich turniejach i to jest taka moja cicha nadzieja i takie marzenie w kontekście te, tego turnieju, żeby jakaś nieoczywista postać nagle... A też mi się, się wydaje, że to, że to będzie szansa dla wielu piłkarzy, bo nawet dzisiaj jak się... Przy słuchiwałem e, rozmowie w angielskim radio na temat meczu Walia-Polska, to słuchajcie, cały świat nas postrzega tylko przez pryzmat jednego człowieka. My no jesteśmy tak, oczywiście. Reprezentac reprezentacją Roberta e, Lewandowskiego, chociaż to ostatnimi czasy nie zawsze była prawidłowa ocena. Więc to też daje jakby pole do działania tej całej reszcie, żeby się ładnie zaprezentować. Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Halo, witam serdecznie. Pozdrawiam Cześć, witamy. Cześć, Właśnie, właśnie przypłynąłem z Anglii, lecę na Holandię, powiem Wam szczerze taka fajna anegdotka, eee, płynę sobie na promie, oglądam mecz, widzę jak dwóch Anglików ogląda mecz, no i po karnem obronione przez Szczęsnego, w życiu nie widziałem, że Anglik tak pięknie po polsku przyklinął, także powiem Wam, piękny widok, warto było dlatego przeżyć ten mecz. E, a, druga moja, a druga moja taka anegdotka, to chciałbym w sumie pozdrowić swoją żonę e, i mojego synka, który dzisiaj pierwszy raz do mnie powiedział tata, więc nie dość, że Polska wygrała, to i mój młody zaczął mówić fajnie. No i w sumie tyle no, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się nie blokujcie Dzięki. Do dobrego. Dziękuję. Ale Zobaczcie, jaka to symboliza Kiedy pierwszy raz nas weźmie mnie tatą, kiedy Polska pokonała walię. Jakie łatwe do zapamiętania? Teraz pokażmy tweet od reprezentacji w Walii. Bardzo e, miły. Powodzenia nam życzą i e, doceniają dzisiaj stoczoną e, bitwę. Dziękujemy bardzo reprezentacji. To jest chyba najlepsze słowo określające Walii. ten mecz, great battle. Mm. Battle przede wszystkim, bo czy great to można, można polemizować, ale battle to jest chyba dobre słowo, które określa to spotkanie. To prawda. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, Kalo. Dzień dobry, czy słuchasz mnie? Dzień dobry. Dzień dobry, Goran z Koszalina dzwoni. Chciałbym z Państwem zapytać, bo tak właśnie oglądam ten, te wszystkie mecze kadry. I dla mnie, na przykład, najważniejszym takim wydarzeniem tej kadry było, że, że my jedziemy na to euro i będzie taka atmosfera, że będzie można pojechać do Niemiec, pooglądać w tym I drugą sprawą dopiero jest wyjście z grupy i, i w ogóle dobre nasze wyniki. Ale sam udział to jest takie tak, tak ważne dla całego narodu, tak mi się wydaje i dla naszych reprezentantów, że nieważne jak tam się skończy, ważne, że jedziemy. A druga sprawa to zastanawiał mnie brak zmian, że Michał prowiesz wprowadził wprawdzie tego Salamona i i piątka, ale grał Zalewski z żółtą kartką, Piotrowski z żółtą kartką, obaj followowali po tej kartce i tam mógł być Szymański na skrzydle, Grosicki i jak to jest, że, że ten powiesz nie robił zmian? No zrobił cztery, to ile miał zrobić, żeby cię zadowolić? Kiedyś to było więcej niż można, jeszcze nie tak dawno. Na dogrywkę czekał. Też. Natomiast pomij mi się sobie to... Franciszka Smuda. Wydaje mi się, że piłkarzem, no tak, któremu ale... najszybciej tak odcięło prąd w tym meczu i któremu najszybciej dało się zmęczenie we znaki, co dało się zauważyć po kilku stratach w drugiej połowie. Był po prostu Kuba Piotrowski, że te straty po prostu wynikały prawdopodobnie ze zmęczenia i z tej pracy, którą Kuba wykonywał bez piłki, to o czym mówił Łukasz. Co tam panowie się dzieje? Nie, no, ludzie, ludzie takie potrafią cytaty dopasować do sytuacji dzisiaj w piłce, bo dzisiaj lepiej awansowała reprezentacja Gruzji. Po bo, e, boju z Grecją. Później Ukraina pokonała Islandię, a na koniec Polska awansowała kosztem Walii. No i cytat. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, a potem przyjdzie czas i na mój kraj, na Polskę. Lech czyński typujący cały <laughs> paraży Euro 2024 w 2008 roku w Tbilisi. E, no rzeczywiście, wszystko się zgadza. Na no, a w reprezentacji Gruzji... Jak ty znajdujesz tak kretyńskie... <laughs> ale cały czas przeciąga. Pan... O, to był dobry znaczy, nie, Ja wycofuję, to nie jest kretyńskie, to jest mega błyskotliwe. Słuchajcie, no, w reprezentacji Gruzji też mamy swoich ludzi, bo tam jest Otarka Kabadze, Lasza Dwali, także postaci, które znamy... Z Ekstraklasy. Nie, nie, tylko, nie, tylko, nie tylko wielkie, nie tylko wielkie to to. gwiazdy, jak Kwarackelia, czy Mamardasz Wili Bramkarz w Walencji, ale, ale także postaci z drugiego szeregu, które doskonale kojarzymy z boisk. Ekstra klasy, a w kontekście Ukrainy to ciekaw jestem, czy to połączenie z Zirony zadziała na euro, czyli Cygankow i Dowbyk. Ale a propos a tych zmian, to, to, co, to o czym y, mówił nasz widz, że y, jeśli chodzi o zmiany, to na przykład Adam Nawałka miał taki rytuał, że on wiedział dokładnie, jaka zmiana w której minucie zostanie przeprowadzona. Każdy piłkarz, który pełnił rolę rezerwowego, tam wszystko było zapięte na, na ostatni guzik. Jestem ciekaw właśnie, jak będzie zarządzał tym zespołem nie podstawową jedenacką, a całą kadrą na Euro Michał Probierz. A to na szczęście ma jeszcze dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Ja myślę, że Michał Probierz wypuści jeszcze kilka takich zasłon dymnych w różnych wywiadach celowo pod kątem tego, żeby selekcjonerzy naszych przeciwników po prostu sobie to przeanalizowali, że tutaj na, na tego rywala szykujemy to, to. Teraz szlifujemy grę takim i takim systemem, a koniec końców zobaczymy system kompletnie inny. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Jeszcze jest tak, że jak kadra awansuje normalnie z grupy, bez, bez baraży, to piłkarze nerwowo szukają czasami jakiegoś nowego miejsca pracy w tym zimowym oknie, żeby, żeby grać, żeby grać przed euro. Teraz nie ma już czasu. nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o zmiany, to ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że Kamil Grosicki nie zaistniał w tych dwóch meczach w zasadzie i że akurat u tego trenera, będąc w takiej formie, nie dostał szansy, nawet dzisiaj, żeby tam spróbować powalczyć o pełną pulę, albo na karne nawet. Szczególnie w tym meczu ze Stonią, no to, to większość pewnie z nas typowała, że może Kamil Grosicki nawet zagrać od początku i, i tak jak Michał Probierz wiadomo, że miał dużo wspólnego z, ze Świderskim, dużo wspólnego z Frankowskim, to zaufanie jest duże, to z Kamilem Grosickim również. To była taka postać, która nie tylko miała tutaj dawać e, dobre rzeczy na boisku, ale też tą reprezentację od środka cementować, w trudnych momentach brać trochę na siebie i jestem bardzo zaskoczony, że po, to, 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 ten ta ze Stanią tak ładnie dla nas przebiegał, była taka duża różnica, że nawet na, na parę minut Kamil nie, nie dostał A Z drugiej strony e, jest to taki układ taktyczny, w który niełatwo jest spasować właśnie Kamila Grosickiego. Gdyby to była gra na takich klasycznych rasowych skrzydłowych, to wtedy ok. A przy tym ustawieniu 1-3-5-2 to to jest to wcale nie takie, nie takie łatwe, nie, nie takie łatwe, ale proste. Wiesz co, dobrego piłkarza, w dobrej formie wszędzie, piłkarza tak? wszędzie znajdziesz, nawet na, na parę minut, w nagrodę może nawet, bo hmm. też dużo roboty, tak jak powiedziałem, robi, robi od środka. No, no ale ja, ale powodów... tak jak mówiliśmy, Michał probierz ma swoje metody, Ale z metody, powodów ma swoje swoje wprowadził wybory. dzisiaj Sebastiana Szymańskiego, a nie Kamila Grosickiego, no bo to można... Ja absolutnie powiedzieć. tylko ubieram tak, jak tutaj Krzysiek mówi, że jednak oczekiwam, że te parę minut dostanie. Nie, absolutnie nie czepiam się tych zmian, że one były niedobre. Hmm. czym wszystkie były... Były trafione, także tutaj mi tylko szkoda, że Kamil na chwilę nawet nie przyszło. Czy znaczy, może też jest delikatna zadyszka u niego, bo zagłębiem lub fatalny mecz, a potem z korną Kielce już lepszy, ale też nie wygrany przez pogoń, więc może chwilowa zadyszka akurat przytrafiła się na to zgrupowanie. Odbierzmy ostatni dzisiaj telefon. Halo? Witamy. Halo, cześć. Cześć, witam witam witamy. Krzyżek z tej strony, dzwonię z mojej wsi. Przypominam sobie taki jeden mecz. Po Rusja grał wtedy Robert Pawanowski do gry w te wygrali. To więc który siedział ze mną w parze, na no, Mokotowie, powiedział gratuluję Ci wiary, że oni dali radę to zrobić. Wiecie to, ja gratuluję wszystkim Polakom wiary w to, jak my oglądaliśmy serię rzutów kartek. A to, co się stało później, jak podbiegli fiukazę po trybunę i wspólnie odczuwali Hymn, jedźmy na euro. To szkoda, to że nie widzieliśmy tego, bo już się tutaj. A ja widziałem, Instalowaliśmy jak. się w studiu. Właśnie. Ja sobie I... to na bardzo ładna leczą. puenta to jest w ogóle. Jedźmy na euro, zróbmy to. Tak jest. Polska no Husaria. I, I tak się odkupuje e, wszelkie winy, to znaczy wspólnym śpiewaniem z kibicami po dobrze wykonanej robocie. No tak, bo przecież my e, nie dostaliśmy PiSie, dzikiej karty na to euro, tylko po prostu sobie ja to sobie jednak z... wywalczyliśmy. żałuję trochę, że nie ma już wśród nas pawa zarzecznego, bo mógłby znowu powtórzyć okładkę na Berlin. Tak, ona też po że już lata. Lata już taka, <laughs> to już nawet lat. nie wiedziałem. W Berlinie gramy mecz numer dwa, z tego co pamiętam, czyli z Austrią. No to piłkarze byli Groklinów w tych hełmach, tak? Jak w tutaj pancerni. Tak jest z, z Hertą Her Her tak, tak, Her Her Berlin. Słuchajcie, pierwsza 21 wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, aby zakończyć dzisiejszy program. Jeszcze raz gratulujemy Michałowi Probierzowi i całej reprezentacji Polski awansu na mistrzostwa Europy. To oznacza, że będziemy mieli jeszcze więcej programów, także nocnych, w których będziemy sobie oceniać reprezentację Polski. Chociaż, żeby dociągnąć do nocy, to będziemy musieli się bardzo postarać, bo mecze się zaczynają Polski o 15 i o 18. Więc, ale damy radę, damy radę w czasie. Ja tylko zaproszę jeszcze Kudry. Krzysiek na poniedziałek, bo w poniedziałek świąteczny mamy program 0 do 0 o godzinie 10. Mam nadzieję, że twaro jesteś na pokładzie. Jestem, oczywiście. Łukasz, tak? dojeżdżasz? Czy jeszcze Jest kochasz? szansa, ale tak, jeszcze zobaczymy. No i no, może mamy nadzieję, że od świątecznego stołu wstanie i porozmawiamy. My sobie pewnie troszeczkę wybiegniemy już w, w przyszłość, bo, bo też pojawi się więcej nowych rzeczy wokół kadry. Może się z kimś uda połączyć, także zapraszamy serdecznie. Jeszcze statystyka ostatnia, że otóż obrona Szczęsnego, to jest z Twittera od Absurda, naszego kolegi. Obrona Szczęsnego była pierwszą w historii obroną karnego w serii 11 przez bramkarza reprezentacji Polski. Żaden bramkarz reprezentacji Polski wcześniej nie obronił karnego w serii jedenastek. W Pucharze Króla w Tajlandii nowozelandczyk trafił, nie trafił w bramkę, podobnie jak czeka na Euro 2016. W tym optymistycznym dzień Codziennie pisze się historia. Dziękujemy bardzo. Łukasz Trałka. Dziękuję bardzo. Paweł Paczul. Dziękuję. Tomasz Ciąkała. Dziękuję. Andrzej Twarowski. Dziękuję uprzejmie. Przemysław Ruski Dziękuję bardzo. I Krzysztof Stanowski. Do zobaczenia. Głównym sponsorem kanału 0 jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl